Cześć! Bardzo mi miło, że włączyście kolejny odcinek podcastu, nie tylko pytania. Kochani słuchacze, na początek zaproszę Was. Słuchajcie do takiej akcji. Weźcie, zasubskrybujcie i zacznijcie obserwować. Tak sobie pomyślałem, że dzisiaj y, powiem Wam, jak już tak Was poproszę, szczególnie o, o obserwowanie na Spotify. Słuchajcie, tak się tośmy tutaj mignęło, ale chyba wszystko jest OK. Technicznie nagrywa się. Tak. Poproszę Was o y, obserwowanie na Spotify, jeżeli tego słuchacie na Spotify, bo to. Mi bardzo pomoże. Wam chyba nic nie zmieni, ale mi będzie bardzo miło. Nie no, Wy będziecie dostawać przypomnienia o odcinkach, zapowiada się parę ciekawych, ale już przechodzimy do dzisiejszego, który prawdopodobnie też będzie ciekawy, bo jest z nami doktor Stanisław Boguzławski, pediatra. Cześć, cześć. Bardzo mi miło tutaj być. Bardzo mi miło gościć pediatrę. Czasem mam takich gości, którzy znają się na tematach, na których ja się nie znam. To się ewidentnie. Znaczy, na, na temat, na który ja się absolutnie nie znam. Więc ci zadam głupie pytania. I pierwsze głupie pytanie. Od początku wiedziałeś, że chcesz być pediatrem? Jak o nie, nie. Zupełnie nie. Ja na studiach w ogóle nie przepadałem za pediatrią. I chciałem być pulmonologiem dorosłych, czyli zajmować się chorobami płuc dorosłych. Byłem członkiem koła naukowego, więc tak naprawdę nie dopuszczałem raczej pediatrii. Jako przyszłej specjalizacji, dopiero na stażu podyplomowym, czyli po skończeniu studiów, mamy ten 13-miesięczny staż, gdzie rotujemy się na różnych oddziałach. No i moim pierwszym stażem była właśnie pediatria. No i tam bardzo mi się spodobało. Ja zawsze lubiłem dzieci i w ogóle kontakt z dziećmi, ale jakoś nie traktowałem tego jako, jako, jako coś, co będę robił zawodowo. No i okazało się, że już praca z, z dziećmi to jest zupełnie co innego niż studia. Na studiach mamy w takich grupach 5-6-osobowych zajęcia, więc tak naprawdę no to jest zawsze dla dziecka przytłaczające i trudne, jeżeli sześć nowych osób plus asystent wchodzi i zaczyna je badać. A już na stażu podyplomowym taki bezpośredni kontakt z pacjentem dawał mi ogromną satysfakcję i no po prostu dzieci są ciepłe, przyjazne i no dają coś, czego nie dają pacjenci dorośli. Pewnie się mniej awanturują. Znaczy pewnie bardziej płaczą, jak trzeba im zrobić pobieranie krwi, ale, tak, ale mniej a, się awanturują o inne rzeczy. E, e, znaczy Zasno też się bardzo awanturują, ale mimo wszystko chyba lep, lepiej to rozumiem, że się w sensie nie rozumieją po prostu tego, co się dzieje. I to jest dla mnie jakoś dużo łatwiejsze do zaakceptowania, a wbrew posorom z dorosłymi pacjentami też się często trudno współpracuje, więc e, no jakoś myślę, że więcej jesteśmy w stanie dzieciom wybaczyć. Albo zaakceptować, bo to może bardziej chodzi o akceptację niż wybaczenie. Mają prawo tak się zachowywać. A słuchaj, to tak jeszcze zapytam: jak miałeś ten staż, to, to była jakaś yy, dziedzina medycyny, która ci się nie podobała? Tak strasznie. Że ja bardzo, bardzo nie lubię porodów oglądać, yy, więc ginekologia i położnictwo to absolutnie nie było dla mnie. Yy, Chyba nie. Ja lubię te internistycznie dziedziny, gdzie jest jakby trochę wolniej rzeczy się dzieją. Nie tak jak na przykład na chirurgii, gdzie trzeba bardzo szybko podejmować decyzje w polu operacyjnym, więc to zdecydowanie nie dla mnie, ale zawsze mi chirurdzy imponowali, więc to był zawsze taka specjalizacja, która mi się gdzieś tam podobała, ale jednocześnie czułem, że to nie dla mnie. I raczej w kategoriach takich postrzegałem, że pierwszy kwadrans operacji mi się podoba, a potem już zaczynają boleć mnie plecy i jest mi niewygodnie i tam Byłem na wielu operacjach na studiach i na stażu, ale zdecydowanie to jest nie moja działka. Dobra, to teraz sobie, kolejne głupie pytanie. Co to jest pediatria w ogóle? No, bo ja wiem, że to jest. Pediatra to jest taki lekarz, który się zajmuje dziećmi, no ale jakby jak, w jakim zakresie. No tak naprawdę pediatrzy zajmują się dziećmi od y, urodzenia w niektórych miejscach do 18 roku życia tak naprawdę. E, więc oczywiście mamy też specjalizację z neonatologii, to znaczy istnieją neonatolodzy, którzy zajmują się dziećmi bezpośrednio po porodzie, ale też w wielu miejscach porody przyjmują pediatrzy, bo neonatologów nie jest wystarczająco dużo, więc tak naprawdę ja w swojej pracy leczę też noworodki czasem, no i czasem leczę 18 latków, więc to jest taka specjalizacja, która rzeczywiście no, to zupełnie inny pacjent, 17-letni niż 3-miesięczny. Właśnie w zeszłym tygodniu miałem zajęcia ze studentami i trafiliśmy na, na, na dwóch pacjentów 17-letnich. No i to właśnie było takie zupełnie inne dla nich doświadczenie, bo przez cały tydzień wcześniej badaliśmy dzieci kilkumiesięczne, kilkuletnie no i nagle jest pacjent, z którym się normalnie gada, on daje się zbadać, nie krzyczy i to nawet dla mnie było, szczerze mówiąc, nie tak często mamy takich pacjentów, więc to było coś zupełnie no, nie takiego codziennego. No, mówi basem i ma wąsy. Nie? Taki no. wyższe o głowę ode mnie. <laughs> A, leży w szpitalach pediatrycznych. Ale to dobrze dla nich, bo generalnie w szpitalach pediatrycznych jest milej niż w w, w, dla dorosłych. Tak, słyszałem jakieś takie historie, że ktoś w trakcie leczenia y, kończy 18 lat i jest przenoszony do leczenia gdzieś tam jako dorosły. Tak, to już nie ma chyba, bo to, bo to jest tak, że to, jeżeli dziecko jeszcze jest przed 18 hospitalizowane, to, to do trzech miesięcy po 18, no może być jeszcze hospitalizowane u, u, u dzieci. No ale to oczywiście też jest rzadko tak, bo rzadko takim ludziom to się dzieje, tak naprawdę stosunkowo. Teraz najmniej mamy takich pacjentów. Ja też tak pytam o to, czym jest ta pediatria, no bo jak, jest, jak ja jestem dorosły, to z każdą rzeczą chodzę do innego lekarza, mhm. a dziecko, nie wiem, leczysz złamane nogi i depresję i białaczki dziecięce, no chyba nie, nie do końca. Oczywiście, tak? że mamy pod więc też są ludzie, którzy zajmują się konkretnymi już dziedzinami medycyny. Ale no, tak naprawdę mniej jest tych specjalistów, więc taki pediatra tak naprawdę często dużo szerzej musi podejść do pacjenta. Z drugiej też strony, po prostu dzieci chorują trochę inaczej niż dorośli. Więc no, po prostu ten zakres tych chorób jest pewnie trochę mniejszy, a może powiedzmy jest porównywalny, ale mimo wszystko, po prostu dzieci rzadko chorują w porównaniu do dorosłych. I myślę, że to też determinuje to, że po prostu. No, Pediatrzy ogólnie radzą sobie bardzo dobrze z, z tymi różnymi, powiedzmy, częstszymi chorobami u dzieci. Jak to rzadziej choruje? Ja, jakby w mojej głowie jest tak, że dzieci to często chorują. Jak mam... Nie wiem, kolegów w pracy, którzy mają dzieci, no to oni ciągle muszą być zwolnienia, bo to dziecko ciągle łapie infekcję. Jasne, ale jak patrzymy na dzieci jako wszyscy do osiemnastki, to nagle się okazuje, że tam ci, co mają 11, 18, no to generalnie czy tam nawet powiedzmy, już są w podstawówce, to rzadko chorują tak naprawdę. Okay. Więc to, oczywiście ta, ta grupa. Małych dzieci, no to rzeczywiście ona częściej choruje, ale też to są zazwyczaj jednak łagodne choroby, które tak naprawdę no albo nie wymagają jakichś poważnych interwencji. Więc te czasy hospitalizacji, no u nas tak naprawdę te dzieci najdłużej to leżą kilka dni, w nasz w oddziale, w którym ja pracuję, najdłużej, no to nie wiem, sześć tygodni, jakieś takie bardzo ciężkie powikłane zapalenia płuc. Więc to też jest tak, że. No, nasi pacjenci się leczą generalnie, jak ja pamiętam ze studiów czy ze stażu podyplomowego, te internet, gdzie ci pacjenci, którzy rzeczywiście no, często nie rokują dobrze, no, mają jakieś ciężkie tak naprawdę choroby, których już się nie dało leczyć, tylko się ogranicza. To jak niszczą organizm. No a u dzieci jest tak, że nawet no, pacjenci, którzy są strasznie chorzy i naprawdę nie, 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 nie rokują, powiedzmy na początku choroby, i spodziewamy się jakichś bardzo tragicznych przebiegów, koniec końców często zaskakują wszystkich i okazuje się, że się, że się wyleczają. I tak naprawdę no, na moim oddziale, od kiedy ja pracuję, to pacjenci, którzy jakby leczyli się u nas, no to zmarły może pojedyncze osoby. Czyli to naprawdę, to się praktycznie nie zdarza, więc to też jest trochę inna perspektywa na to. Wiem od kolegów z, z oddziałów internistycznych, że tam się zdarzają na przykład dyżury, na których umiera 3-5 osób w czasie jednego dyżuru. No to, to jest tyle osób, ile nawet nie u nas na oddziale, ile osób, które w ogóle leczyliśmy w oddziale, umarło od kiedy ja pracuję, czyli naprawdę strasznie mało. No tak, no na pewno są też y, takie specjalizacje, gdzie no, każdy pacjent umrze, nie? No. Tak, ale nawet ta wspomnie onkologia i hematologia dziecięca, no to, to też jest tak, że wyleczalność białaczek to tam jest rzędu 90% u dzieci, więc tak naprawdę oczywiście to są straszne choroby i dalej jakby to cierpienie i czas leczenia i sposób leczenia, no to są bardzo... Takie niszczące dla dziecka i, i, i trudne, ale, ale jednak prognoza też jest dużo lepsza niż u dorosłych. No i to jest, no ja myślę, że to też jest coś, co jest dla mnie ważne w pediatrii, że po prostu jest dużo większa szansa na optymistyczne zakończenie mm -hmm. i, i widać to po prostu. Potem widzimy czasem te dzieci na kontrolach i no, jest niesamowite, jak yy, im się szybko poprawia. Znowu, bo, dobra, już się nie będę tak zastrzegał, że głupie <laughs> pytanie, bo chyba każdy będzie głupie. No bo jak. Wyobrażam sobie, na przykład taki pediatra uczy się na przykład o jakiejś chorobie i jak ją leczyć. I czy jest tak, że musisz się na przykład nauczyć o tej samej chorobie pięć razy, bo w zależności od wieku jest zupełnie inaczej? Tak i nie. To rzeczywiście jest tak, że przebiegi wielu chorób szczególnie inaczej wyglądają u niemowląt, w tym czy w tych młodszych dzieci, powiedzmy, ogólnie. Na u starszych coraz bardziej do siebie podobnie, ale to tak jest, że my te objawy to na przykład często już jesteśmy w stanie wymyślić, bo po prostu znamy fizjologię, znamy patofizjologię, i to też jest tak, że w nowoczesnej medycynie pacjenci, przynajmniej w pediatrii, często trafiają do lekarza dosyć wcześnie, więc te choroby jeszcze nie mają charakterystycznych objawów, więc dopiero jakiś taki głęboki wywiad, czasem badania dodatkowe. Pozwalają postawiać rozpoznania, które są w no, jakieś tam bardziej wiarygodne. A, a trudno jest po prostu różnicować tylko i wyłącznie na podstawie samych objawów. No, na przykład y, bardzo ciężka choroba sepsa meningokokowa może rozpocząć się samą gorączką i, i bardzo szybko postępować. No I tak samo, może się szyb, tak samo może wyglądać na przykład grypa, która też jest ciężką chorobą, ale oczywiście nie aż tak ciężko jak, jak, jak sepsa meningokokowa. No tak, pomyślałem sobie, że gdybyś był tym pulmonologiem, to byś w ostatnich latach miał dużo ja, zgonów na oddziale. Nie? Ja w ogóle. Śmiesz, ale, no. Tak, no w sensie ja bardzo się w trakcie pandemii cieszyłem, że nie wybrałem tej drogi. Chociaż ja też pracuję teraz w oddziale pulmonologii dziecięcej, więc też mieliśmy pacjentów covidowych ciężkich. I takich naprawdę, co w życiu nie wiedziałem wcześniej, takich duszności, szczególnie u nastolatków, to byli głównie nastolatkowie. No ale też szybko się poprawiali, szybko się leczyli, i mimo że częściowo oddział, w którym pracowałem, był przekształcony na covidowy, to jednak ten czas tak naprawdę był dla nas zupełnie inny niż dla większości lekarzy. My nie byliśmy tak przeładowani pracą. Przede wszystkim to, co było inne, to było to, że mieliśmy bardzo różny, zmienny profil pacjentów. Czyli Trafiały do nas dzieci na przykład po urazach z COVIDem, z zapaleniem wyrostka z COVIDem, z zaburzeniami odżywiania z COVIDem. Czyli tak naprawdę często to nie COVID był główną przyczyną hospitalizacji, tylko coś innego, a my no, musieliśmy się nimi zajmować i, no i to było dlatego jakby ciekawe i trudne, bo na przykład wcześniej nie liczyłem pacjentów z cukrzycą, a w covid musiałem. No tak. No na pewno też takie te, te wszystkie psychiczne rzeczy nie? u dzieci, właśnie zaburzenia, odżywiania, no to też na pewno są nieprzyjemne. Na tym się znamy słabo i to jest no. duży problem, bo nie ma, jak wiemy, psychiatrów dziecięcych y, za dużo. No i tych pacjentów jest stało mnóstwo, no w, w moim szpitalu jest oddział psychiatrii dziecięcej i tam po prostu regula regularnie jest chyba plus 10 plus 20 pacjentów, w sensie ponad stan. No i to wielki problem, a psychiatria dziecięca jest dziedziną strasznie trudną, dlatego że dużo trudniej jednak z pacjentem się porozumieć. I oczywiście jak myślimy, nie wiem, o nastolatkach, no to to jest pewnie bliżej psychiatrii dorosłych. No ale jakby tego typu choroby mogą też występować u młodszych dzieci. I tam i symptomatologia, i pewnie leczenie, też stosowanie leków, które często są nie tak dobrze przebadane jak, na, jak u dorosłych no jest trudniejsze i, i też pediatrzy myślę, często się tego nie podejmują. Tak. Też z braku czasu tak naprawdę. No tak, pewnie też jest. Jak sobie wyobrażam, że trudno jest odróżnić czasem jakieś takie zachowanie, nie wiem, typowe, rozwojowe, typu bunt od jakichś rzeczy, rzeczywiście problemów, by się należało tak medycznie zająć. Tak, to, to na pewno. Ale też, no ta psychiatria dziecięca też to jest jednak, szczególnie w tych młodszych grupach wiekowych, zupełnie inne. Znaczy tam też są zaburzenia rozwoju, w różnym sposób mniej tak naprawdę te charakterystyczne choroby psychiatryczne, o których myślimy w przypadku dorosłych, prawda? I to jest no, zupełnie inna dziedzina. Hmm. 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 Zacząłem się, bo się jakoś zmartwiłem tym, tym, brakiem, tym brakiem psychiatrów, ale to. Ale właśnie w tym czasie COVID-u mówił, żebyście mniej dotknięci, ale czy było coś jednak jakoś inaczej z punktu widzenia pacjentów, nie wiem, i chorób, na które zapadali ze względu, nie wiem, na tryb życia w, w czasie lockdownu. No, zdecydowanie, to było bardzo ciekawe, bo w pierwszej fali pandemii my praktycznie nie mieliśmy pacjentów. No to był ja pierwszy raz miałem dyżury, kiedy w zasadzie przesypiałem cały dyżur, nic się nie działo, było jakieś po prostu my mamy 35 łóżek na oddziale, no to nie, wiem, było zajętych 6... W pewnym momencie w ogóle pracowaliśmy w takim trybie hybrydowym, że jakby tylko część oddziałów pracowała, bo takie było małe obłożenie szpitala. No i dopiero w kolejnych falach już więcej dzieci chorowało, więc my mieliśmy więcej pacjentów. No i z naszej perspektywy to było tyle inaczej, że inne choroby się pojawiły, tak naprawdę. Mieliśmy takie charakterystyczne sezony, kiedy poszczególne wirusy występowały typowo. No właśnie na przykład grypa, ale też na przykład taki wirus RSV, o którym było też głośno tego lata. No i w, w, w tym roku było, czy w zeszłym roku było tak, że pierwsi pacjenci z RSV pojawili się w sierpniu. Oni standardowo się pojawiali powiedzmy jesienią, jacyś pierwsi, na no taki szczyt był e, gdzieś e, zima, wiosna. No, i to tak naprawdę pół roku wcześniej, więc tak naprawdę ta sezonowość tych zakażeń też się bardzo zmieniła. No i były też takie epidemie z odbicia. No ten RSV jest tego przykładem, bo naprawdę też nigdy nie pracowałem, czy znaczy nigdy nie było takiego sezonu, w którym tak wielu tych pacjentów było. Ale to też ciężka choroba dla dzieci, tak naprawdę. Jest Czasem nawet cięższe niż ten COVID. Jak się tak dużo było tych pacjentów, to nagle się okazało, że to jednak jest całkiem ciężka infekcja. Czy to prawda, że grypy było mniej w czasach covid że tak, tak izolacja zapobiegała też grypie? Tak, zdecydowanie. I no tak naprawdę w, w, od dwóch lat to nie było, przynajmniej w naszym oddziale, takiej, takiej ewidentnej epidemii grypy. No Mieliśmy także co roku mieliśmy jednak sporo tych pacjentów, a tak naprawdę przez ostatnie dwa lata to było tak, że oni jednak byli pojedynczy. To też jest tak, że trudno, się, trudno jest, żeby te wirusy tak wszystkie naraz krążyły i jakoś tam też konkurują o ludzi, o których mogą zakazić i no jak jest jeden dominujący, to drugi często się trochę gdzieś chowa, ale potem właśnie niestety może pojawić się taka epidemia z odbicia, bo my cały czas poprzez zakażanie się nabywamy odporność naturalnie. No jeżeli się nie zakażamy... No to jest większa szansa ciężkich przebiegów. Co ciekawe, na przykład, znowu no to przykra sprawa, ale było dużo więcej białaczek I, i nie do końca wiadomo dlaczego. Podejrzewa się, że być może właśnie ekspozycja na jakieś zakażenia, których dzieci nie miały przez okres covid 19 gdzieś tam kształtuje ten układ odpornościowy i w ten sposób może przyczyniać się do białaczki. A z drugiej strony oczywiście być może późniejsze rozpoznanie, bo na przykład dzieci mniej chodziły do, do szpitali, więc tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. Nie wiąże się tego bezpośrednio z COVID-em. Nie wydaje się, żeby to było związane z, jakby z samym wirusem SARS-CoV-2, no ale być może właśnie jakąś tam selekcją ewolucyjną, być może jakichś innych wirusów, bo tak naprawdę nie do końca wiemy, skąd się bierze białaczka. Wiemy, że jakieś mutacje genetyczne się do niej przyczyniają, ale tak naprawdę wprost nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, że dochodzi do tego nowotworu. Uwaga, kontrowersja! Kochani słuchacze, nadstawcie uszu! No, chciałem Cię zapytać o to, czy te szczepienia na COVID to działają? Działają. Czy znaczy, ja w ogóle jako pediatra nie mogę mówić inaczej, yy, dlatego że no po prostu widzę na co dzień, jakim błogosławieństwem są szczepienia. No I oczywiście COVID-19, no ja nic mi nie wiadomo, żebym miał COVID-a. Bardzo się solidnie zabezpieczałem maseczką przez całą pandemię. Chodziłem do pacjentów z COVID-em, no i tak naprawdę przez ostatnie dwa lata to w zasadzie nie miałem nawet żadnej infekcji. No, bardzo się ucieszyłem, jak tylko mogłem się zaszczepić. I pierwszy raz, tak naprawdę, coś, co traktowałem jako taką normalność z tymi szczepieniami, no to takie poczułem, że to jest jakieś takie specjalne wydarzenie. Ja jestem osobą niewierzącą i mam dwójkę dzieci, no i zdecydowałem się, że nie będę już w związku z tym dzieci. No i pomyślałem, że też. Szczepienia, czyli uzyskanie wszystkich szczepień podstawowych to jest takie dla dziecka, jakieś takie prawdziwe, powinno być święto i celebracja, bo naprawdę gdzieś tam zyskuje taką, co by nie mówić, magiczną ochronę. No i szczepionki przeciwko COVID-owi są niezwykle skuteczne, tak naprawdę. My musimy pamiętać, że celem szczepień tak naprawdę nie jest, czy oczywiście w optymalnych warunkach byłoby, ale to nie jest możliwe, żeby uzyskać stuprocentową ochronę przed zakażeniem. No i to, że on zmniejsza ryzyko ciężkich przebiegów, a w tym te szczepionki. Są niezwykle skuteczne, no to zdecydowanie świat, znaczy działa na ich korzyść i zdecydowanie powinniśmy się szczepić. Abstrahując od szczepienia na COVID, bo ja to w ogóle uważam, że to jest w tej chwili mniej kontrowersyjne tak z punktu widzenia świata medycyny, nigdy wcześniej nie było tak szeroko zakrojonej skali szczepienia kogokolwiek w tak dużej ilości w tak krótkim czasie. No, i tak naprawdę tych powikłań po szczepieniu się nie obserwuje, one, są, one się zdarzają, ale tak naprawdę one są niezwykle rzadkie. Ja niestety nie znam źródła tej informacji, ale e, kiedyś czytałem gdzieś, że szansa z, zgonu czy ryzyko zgonu z powodu szczepienia jest porównywalne do ryzyka zgonu z powodu trafienia piorunem. No, a jednocześnie zabezpiecza tak skutecznie przed różnymi strasznymi chorobami, że dla mnie to jest w ogóle nie, nie ulega żadnej wątpliwości. My też zapominamy o tym, myśląc o tym, że to jest kontrowersyjne, szczepimy my, pediatrzy, dzieci wieloma rzeczami w ciągu pierwszego roku życia, czyli małe niemowlęta. One często dostają kilka różnych szczepionek przeciwko różnym patogenom i tak naprawdę nic się nim nie dzieje. I nagle my dorośli zaczynamy być szczepieni i to wzbudza jakieś kontrowersje. Dla mnie to jest nie do końca zrozumiałe. Tym bardziej, że w ogóle obowiązek szczepień przecież w Polsce istnieje, więc to może być gdzieś tam też przyczynkiem do dalszej naszej rozmowy, ale zupełnie inaczej traktuje się dzieci niż dorosłych. I ja nie rozumiem, dlaczego dzieci mają obowiązek szczepień, a dorośli mają nie mieć. Znaczy, jeżeli mm. możemy kazać coś dzieciom robić, to tak samo możemy to kazać robić dorosłym. No i ja bym nawet poszedł dalej w zakresie obowiązków szczepień i też bym zalecał obowiązek szczepień przeciwko grypie. To też jest straszna choroba i mająca ogromną liczbę powikłań i to poważnych. I już no, abstrahując od tego, że po prostu możemy ludzi uchronić przed nimi. To też generuje ogromne koszty, które są dużo, niższe, dużo wyższe niż te szczepienie. A te pieniądze, które oszczędzimy na leczeniu tych powikłań, możemy przeznaczyć na przykład na leczenie dzieci z SMA, których leczenie kosztuje, czy lek skuteczny kosztuje 9 milionów złotych i jest nierefundowany, a ratuje życia. A to, jest czy SMA? to jest taka ciężka choroba. W którym dzieci tak naprawdę trac, tracą możliwość, obniża im się napięcie mięśniowe aż do tak głęboko, że przestają móc oddychać. I to jest bardzo, bardzo ciężka choroba. I mamy w tej chwili, istnieje lek, to jest terapia genowa nowoczesna, która właśnie jednorazowe podanie w odpowiednim momencie życia powoduje, że ta choroba nie postępuje. No i w tej chwili mamy pierwsze w ogóle jakby pokolenie dzieci, chyba najstarsi pacjenci mają po kilkanaście lat, którzy byli w tej sposób leczeni. Im wcześniej nie było takich dzieci, ponieważ one umierały wcześniej i my nie wiedzieliśmy, jak one będą chorować. A teraz one żyją już kilkanaście lat i mają się dobrze i to jest coś niesamowitego. No i abstrahując od tego, że po prostu zapewniamy im względne zdrowie, no to ja uważam, że jakby cały... Może to tam górnolotnie zabrzmi, ale cały świat powinien pracować na to, żeby dzieciom było dobrze, i jeżeli dzieciom będzie dobrze, to i dorosłym będzie dobrze. I no, u nas to jest trochę odwrócone w kontekście na przykład opieki zdrowotnej, że jakiś taki większy fokus jest na leczeniu dorosłych niż na leczeniu dzieci. Ale to też widać w innych przestrzeniach życia, tak naprawdę. No edukacja też jest dokładnie tym samym aspektem. Że my, nie, dzieci nie mają lobbystów w Sejmie i szkoda, bo myślę, że że to by dużo zmieniło. Jak jesteśmy przy tych szczepionkach, no to... Szczepionka na no COVID, kontrowersja to jedna rzecz, ale w ogóle ten ruch antyszczepionkowców, który już od paru ładnych lat był, to jest coś, jakiś realny problem, z którym się mierzysz? Też rodzice, którzy... Tak, znaczy to, to nie jest to masowe zdecydowanie. Myślę, że tak naprawdę e, to jest dużo bardziej rozdmuchane w mediach e, i w internecie niż realnie Istnieje, no ale niestety to się powiększa, ten problem. To znaczy, y, coraz więcej jest takich pacjentów, i regularnie zdarza się, że jest ktoś, kto znaczy, leczy dzieci, które są nieszczepione. No, bardzo tego nie lubimy jako pediatrzy, y, 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 i oczywiście no, to jest w pewnym zakresie wybór pacjentów, chociaż obowiązek szczepień w Polsce istnieje, więc z jednej strony on jest, a z drugiej strony można nie szczepić dzieci, jak się nie chce. No i to jest słabe, bo to jest po prostu zapewnia im ochronę. Yy, ale no na przykład czasem w decyzjach, ty, ty, jak postępuje z pacjentem, to, to ma znaczenie. Czyli na przykład, jeżeli mam pacjenta, który przychodzi do szpitala z gorączką i jest zaszczepiony na przykład na pneumokoki i meningokoki, to gdzieś zmniejsza ryzyko tych ciężkich zakażeń i mi trochę daje też spokojniejsze podejście. Więc to jest bardzo ważne i niestety ten ruch narasta, a też widzimy, że na przykład wraz z migracjami z Ukrainy, gdzie duża część społeczeństwa jest niezaszczepiona i to pewnie nie wynika z postaw antyszczepionkowych, tylko pewnie z mniejszej dostępności do szczepionek. No to tam są takie choroby jak odra, która w Polsce jest jednak dosyć rzadka. Dużo więcej mamy są pacjenci z gruźlicą. No i to są wszystko ciężkie choroby. My po prostu niestety zapomnieliśmy o tym, jak ciężkie choroby, czy jak ciężkich chorób unikamy w tej chwili. I zawsze taki mam przykład błonicy. Błonica to taka potworna choroba, o której w ogóle nie pamiętamy. Jej efektem było powstawanie takich błon w drogach oddechowych, przez co człowiek mógł się nawet udusić. Stąd ta zabłonica. No i jesteśmy wszyscy, praktycznie wszyscy na nią zaszczepieni, więc tak naprawdę nie ma błonicy w Europie. Nie zdarza się. No a w latach 50. były tysiące przypadków i zgonów z tego powodu. No i niestety. COVID nas trochę przetrenował, ale niewystarczająco, jak się okazuje, bo to wcale jednak nie zmniejszyło tych postaw antyszczepionkowych. A przecież na samym początku szczepionek, jakie były kontrowersje, jak ktoś się próbował wpychać w kolejkę. No i po trzech miesiącach się okazało, że w zasadzie nie ma żadnej kolejki, tylko każdy z miejsca może dostać się tak. szczepienie, co też jest przykrą sprawą. Tak, tak. No też polio jest taką chorobą, która nie była poważnym problemem. Nie byłoby polio pewnie, gdybyśmy wszyscy byli zaszczepieni. WHO chyba w latach 80. twierdziło, że do końca chyba 21, do końca XX wieku jest w stanie wyeredykować ospę wietrzną. Wyeredykować, czyli jakby zlikwidować ospę wieczną. I jak rzeczywiście, jakbyśmy zaszczepili odpowiednią dużą część populacji, to nabywamy odporność populacyjną. Wirus ospy akurat rozprzestrzenia się tylko wśród ludzi, więc jeżeli wszyscy są zaszczepieni, czy zdecydowana większość ludzkości, to nie ma możliwości, żeby ten wirus przetrwał. Ospa to jest te krosty, tak? Tak, tak. I potem był pasiec ewentualny. Tak, tak ale no, ospa ma też liczne powikłania, na przykład neurologiczne, albo też po prostu różne powikłania bakteryjne. Po ospie to są często, często, często ciężkie zakażenia. No ja teraz mam znajomą, która ona ma 27 chyba lat i ma Osper. I to też u dorosłych dużo cięższy przebieg. No, dużo... ona chyba jakoś w miarę żyje, no ale to tak, trochę, to tak się kojarzy, że to powodzie cię choroba, nie? Tak, tak, tak. I... I, a, a musisz czasem walczyć z rodzicami, żeby przekonać do szczepień albo gdzieś tam. Ja staram się... Ja w ogóle jestem doktorem, który dużo opowiada i dużo i staram się wytłumaczyć pacjentom jakby korzyści i ryzyka. I oczywiście to jest tak, że każde, e, każda jakaś procedura medyczna, czyli nawet wzięcie paracetamolu jest związane z jakimś ryzykiem. Więc są osoby, które mają wstrząs anafiliktyczny po paracetamolu. E, no i ze szczepieniami jest tak samo. Oczywiście, że istnieją ryzyka, ale jakby bilans zysków i strat jest... M, mało co jest tak korzystne jak te szczepienia, e, a te ryzyka są naprawdę niewielkie. E, ja mogę powiedzieć, że przez pięć lat pracy, w, czyli w specjalizacji w szpitalu klinicznym, w którym naprawdę leczyłem niezwykle rzadkie choroby, takich, których się naprawdę nigdy w życiu nie spodziewałem zobaczyć. No to w życiu nie widziałem ciężkiego odczynu poszczepiennego, a gdzie by taki pacjent trafił? No do szpitala. No więc widziałem łagodne odczyny poszczepienne, i to czasem wymagało dziecko 3 dni obserwacji w szpitalu, i to byłyby, powiedziałbym, najcięższe, jakie ja się spotkałem w karierze. Co oczywiście nie znaczy, że ich nie ma. One są, tylko one są naprawdę, naprawdę rzadkie. A co do przekonywania w ogóle pacjentów, no to jasne, że tak, ale. No, często to jest tak, że niestety bardzo trudno jest przekonać, bo te osoby są już często do nas nastawione negatywnie, jako w ogóle przedstawicieli ochrony zdrowia i gdzieś tam jesteśmy dla nich no, albo czasami podejrzewają, że jesteśmy kupieni przez firmy farmaceutyczne, albo zmanipulowani przez kogoś. No, a tak zupełnie nie jest. Czasem to wynika rzeczywiście z braku wiedzy i rzeczywiście wśród osób niewykształconych, na przykład, no to czasem rzeczywiście taka dobra porada i, i wytłumaczenie, po prostu jakie są korzyści, przynosi dobre efekty. Więc oczywiście, że do tych pacjentów też trzeba podchodzić na spokojnie, kulturalnie i, i, i mimo wszystko po prostu tłumaczyć, bo to jest najlepsza droga jak będziemy się radykalizować, to na pewno nie przekonamy rodziców do szczepienia. Tak naprawdę w naszej pracy my zawsze jednak patrzymy przez, przez jakby na dziecko. Więc ten rodzic tak naprawdę oczywiście też tam jest, ale to czasem jest trudno mu zrozumieć, że jakby to, co my mówimy, niekoniecznie jest tym, co chce on usłyszeć, tylko to, co naszym zdaniem jest najlepsze dla, mm -hmm. dla, dla dziecka. A to wcale niekoniecznie jest zbieżne z tym, co rodzic myśli, że jest najlepsze, albo z tym, co chce robić. To Jeszcze Cię zapytam, trzy pytania mi z tego wynikają, to tak polecę po kolei, no bo jak ja idę sobie do lekarza jako dorosły, no to idę na wizytę i wizyta wygląda tak, że jestem ja i, i doktor. Mhm. U Ciebie jesteś ty, pacjent, i rodzic jeszcze, tak, tak? tak? Zdarzają się takie wizyty, że nie ma tego rodzica? To w ogóle tak nie może być, bo no chyba, że są jakieś bardzo stany nagłe, no nie? na przykład ktoś znajdzie dziecko. Po jakimś urazie, które gdzieś leży, no i rzeczywiście wtedy no, trzeba natychmiast działać. No ale generalnie p, p, prawie zawsze są rodzice. E, Takie taki, taki są przepisy, czy tak naprawdę bez zgody rodziców, no nie możemy nic zrobić. E, więc rodzic zawsze może się, się nie zgodzić. Że znaczy już 16-latków, bo oni mogą e, korzystać już z opieki też samodzielnie. E, no ale też, no. Łatwiej, no prawie zawsze są rodzice, bo to jest jednak stresująca sytuacja, mm -hmm. więc y, no, to nie jest tak, że, że te dzieci chcą uchodzić same do lekarzy. Tak. Ale od 16 roku życia, tak? Już dziecko może samo Tak, znaczy w, szcz w szczególnych sytuacjach, no, okay, tak, okay. ale może pójść sam Też może, być jakieś, nie Też nie może się nie fajnie. zgodzić, prawda? Wcześniej nie może, wcześniej to jakby rodzić się. Oczywiście to nie jest, wi wiadomo, no bo to są te, jednak, jest, jedno to jest przepisy prawa, a drugie no to jest to, jak to w życiu wygląda. No i chodzi o to, że przecież nikt jak dziecko się wydziera i że nie, no to o ile nie trzeba strasznie czegoś zrobić, bo inaczej coś mu się stanie, no to jakby nie, nie walczy z nim. Ale, no, ale czasem oczywiście trzeba trzymać. Co ciekawe, te metody to są niejednokrotnie, wyglądają strasznie barbarzyńsko. A, I ja też tak myślałem na przykład, zaczynając pracę i obserwując to, co robimy, myślę sobie, boż, jak można tak dziecko traktować. A potem po, czas, po jakimś czasie okazuje się, że na przykład to chwila trzymania jest mniejszym dyskomfortem niż półtorej godziny walki o to, żeby na przykład założyć wenflon i już jakby się lepiej je krótko podtrzymać i szybko to zrobić ale no, wyboru często nie ma. To, co, to, to w jaki sposób ja próbuję też skontrolować takie sytuacje. Ja oczywiście, no to, to Panie Pielęgniarki zaczyna, to zakładają wenflony, więc to może jest to takie najbardziej nieprzyjemne zabiegi, no to jednak wykonują inni ludzie niż ja. No ale na przykład często w ogóle dzieci protestują młodsze przy badaniu, bo to im się mhm. źle kojarzy, ze szczepieniami zazwyczaj też się kojarzy, które się kojarzą z bólem. No i bardzo dobrą metodą moim zdaniem jest dać dziecku trochę kontroli nad tą sytuacją. Oczywiście ja na przykład nie mogę zapytać dziecka, y, czy mogę zbadać ucho, mhm. bo jeżeli ono się nie zgodzi, no to trochę. Znaczy, oczywiście formalnie i tak mógłbym je zbadać, no ale jakby nie chcemy uczyć dzieci tego, że coś robimy wbrew nim. Więc mhm. mogę zadać, które ucho? Też, żebym zbadał najpierw. I ono wtedy zaczyna jakkolwiek być traktowane podmiotowo w tej sytuacji, jako naprawdę osoba, którą się najbardziej interesujemy, bo tak jest. Ale często trochę odbieramy im to, no, nie, nie, nie biorąc ich zdania pod uwagę, ale możemy to robić też sprytnie, zadając odpowiednie pytania. Ja się uśmiecham, bo pamiętam, że kiedyś nie pozwoliłem jako dziecko sobie zrobić badania i to właśnie. Ja nie zdążyłem protestować. Ja byłem gotowy do protestowania, ale musiał tam personel zauważyć, że będę się poddali, miałem mieć gastroskopię, mm. już mi zrobili znieczulenie. I ja pamiętam, że nawet się za bardzo nie starali, bo No, dobra, jednak nie. <grywa> I dobrze, dobrze wyczuli. Raz mi wzięli na podstęp, bo yy, takie jakieś badania, że jakąś rurkę przez nos mi. W pewnie, no, czyli tak. migdałki oceniali. No, pewnie tak. Yy, I to było tak, bo mój dziadek, słuchaj, mnie yy, zmanipulował. Bar bardzo polecam tę metodę. Miałem kiedyś jakiś zastrzyk czy pobieranie krwi z z dziadkiem i mój dziadek powiedział, uuu, ale ty to super znosisz, ty to chyba lubisz. I ja zacząłem twierdzić, że ja lubię i byłem bardzo dumny z tego i chodziłem taki, no i kiedyś tam byłem w szpitalu, powiedzieli, żeby tam do zabiegowego pójść, no to ja idę taki, ale się popiszę, że tak to pobieranie krwi, siadam i nagle rurkę w nosie. W no się nie, nagle bym się zupełnie, na pewno bym się potwornie stawiał, a to po prostu wiesz, siedzę i z... nagle się nie zorientowałem i była w nosie, no, to jest e, dobra metoda na pewno odwrócić uwagę i to działa, to stosujemy regularnie, bo często w wiele tych zabiegów to jest tak naprawdę ten ból, to często wcale nie jest taki ogromny, e, tylko bardziej tak naprawdę to całe otoczenie. Ja widziałem na, na filmiki takiej na YouTube, że jakiś lekarz szczepi dziecko i tyle, jakby, tak się bawi tym szczepieniem, że to dziecko nie zauważa, że jest szczepione i cały czas się uśmiecha. E, więc to, to się da zrobić, ale. No jest bardzo trudne, a na przykład mój synek, który nie jest dzieckiem lekarza, jeszcze nie dał się osłuchać na wizycie u pediatry, bo jest w takim wrzasku cały czas. Mimo, że w domu się bawi moim stetoskopem, mnie osłuchuje, siebie osłuchuje i nie ma z tym problemu, ale jak tylko po prostu przekracza próg gabinetu pediatrycznego, to jest we wrzasku przez całą wizytę. Słuchaj, mam pytanie. To oficjalnie najgłupsze pytanie, ale też najbardziej mnie interesujące. Ja jako dziecko dużo chorowałem, dużo chodziłem do lekarzy. O co chodzi z tym stetoskopem? Co to jest stetoskop? Jak to działa? W sensie... Stetoskop no to są takie słuchawki, dzięki którym możemy usłyszeć, co się dzieje w środku człowieka. One mają takie liry, czyli to jest takie słuchawki, które bardzo dobrze przylegają, więc one bardzo dobrze wytłumiają nam dźwięk z otoczenia. No i w analogowy sposób możemy słyszeć, co się, jak, jak przepływa powietrze przez drogi oddechowe, jak się wypełniają powietrzem pęcherzyki płucne, jak bije serce. No, i to jest bardzo dobre pytanie, tak naprawdę, bo ten, ten, ten stetoskop jest tak kojarzony z byciem lekarzem, a tak naprawdę jest bardzo słabo zwalidowaną metodą, czyli tak naprawdę my, jako lekarze, często to, co słyszymy, różnie interpretujemy. Nie ma tak naprawdę jednoznacznego konsensusu, chociażby do zmian słuchowych z płuc, jak je nazywać, i jest dużo niezgodności między lekarzami. Więc z jednej strony, no to jest taka metoda, która jakieś takie ma wady, bo, no bo wiesz, na studiach to jest tak, że ja chodzę jako asystent ze studentami, mówię, no tutaj słychać to i to. No ale to czasem jest tak, że to chwilę słychać, a potem nie słychać. No i oni nie do końca wiedzą, co jest to. Ja też, jak zaczynałem pracę, no to. No, wiedziałem, czy to się na studiach nauczyłem, czy doświadczyłem, ale nie doświadczamy wszystkiego. No i czasem jest coś, że słyszymy jakąś zmianę słowa po raz pierwszy, no i trzeba się domyślać, czym to jest, bo się nigdy wcześniej tego nie słyszało. No i myślę, że to jest trudne w, w uczeniu się osłuchiwania. Ale to osłuchiwanie jest bardzo ważne. I no, ja też jako lekarz pracujący w oddziale pulmonologii tą sztukę bardzo poważam. I no. Gdzieś te, te różne zmiany są charakterystyczne dla różnych chorób yy, i rzeczywiście pozwalają nam. Yy... Szybko i łatwo stawiać diagnozy. W ogóle to badanie przedmiotowe, bo tak się nazywa, no, czy osłuchiwanie jest jednym z elementów badania przedmiotowego, jest prawdziwą sztuką i my dzisiaj, będąc wyeksponowani na nowoczesną medycynę, gdzie jest mnóstwo badań dodatkowych, nowoczesnych technologii, tam USG, rezonans, gdzieś tam trochę. Tracimy tą sztukę z, z oczu. Ja miałem szczęście mieć zajęcia na studiach z takim profesorem Karnaflem. To był taki profesor gastroenterologii, internista, jeszcze takiej starej daty. No i jakby zobaczyłem, jak on potrafił badać. No i na przykład jego badanie serca i płuc. W tym wypadku serca, no to było tak naprawdę prawie jak echo. W sensie on miał tak dużo doświadczenia, i tam opukiwanie, bo jak my myślimy, wspomniałaś o stetoskopie, jako takiej metodzie powszechnie używanej, ale kiedyś się, czy dalej się to czasem zdarza mi robić, opukujemy klatkę piersiową, żeby zobaczyć. Gdzie się kończą płuca, czy są jakieś tam rodzaje zmian, czy też badamy drżenie piersiowe, czyli tak naprawdę to badanie jest w ogóle jeszcze bardziej rozbudowane i, i, i jest w tym jakiś taki element szamaństwa, rzeczywiście, ale to dużo może wnieść informacji, zaskakująco dużo, ale rzeczywiście to, to opukiwanie to jest takie dla mnie najbardziej szamańskie z tego, co robię, bo przychodzę do pacjenta, pukam w niego, no i wyciągam jakieś wnioski, no i. Nie, dziwi, nie zdziwiłoby mnie, że on sobie myśli, o co je robię w tej, że Co ja mam z tego? Tu popukałem, tam popukałem i nic z tego wyniosłem. Tak, ja nigdy nie rozumiem tego osłuchiwania, co oni tam robią. Zawsze nie w tym momencie przestają mnie osłuchiwać, co ja myślę, że nie będą, że tak nic nie rozumiem. A, czyli co, to jest taka rura, która przewodzi dźwięk to tak, tak, dość, tak jest i, i ma membranę, czyli mm. jakby lepiej przylega no i wzmacnia ten dźwięk dużo bardziej niż jeden z najprostszych urządzeń. Kiedyś oni mieli takie w ogóle rury tylko do uszne, mm. do jednej. Rura łączyła ucho z klatką piersiową. Na da się osłuchać człowieka przykładając ucho do, do klatki piersiowej. Oczywiście po prostu będzie dużo gorzej słychać, ale mm, da się to zrobić. No, też pewnie, zwłaszcza dorośli pacjenci, niekoniecznie by się jak zawsze chciało przykładać to tak. Z o, zdecydowanie nie. nie. Zdecydowanie. W ogóle chyba tak zrobiono, dlatego żeby przed chorobami się chronić zakaźnymi. Że to po prostu doktor się trochę chciał zdystansować, a przy okazji lepiej słyszał. A propos szamaństwa, masz. Ja też takie przez moje wspomnienia z dzieciństwa będę mówił. Słuchaj, nie, ja kiedyś wyleczyłem się z choroby sposobem szamańskim, absolutnie niedziałającym, Wydaje mi się, że przez placebo, bo to była choroba, która może być przez emocje wywołana, rzeczywiście realnie somatyczna, ale poszedłem na jakieś dziwne coś i to pomogło, nie? Jak mój lekarz się o tym dowiedział? Panie, ja pamiętam, jak nam namrzeszczał na moją mamę. No faktycznie, potem poszedłem na obserwację do szpitala i mi, przeszły mi objawy, nie? Ale masz często już, już, abstrahując od tych antyszczepionkowców, jakichś lekarzy, którzy leczą się, wiesz, znaczy pacjentów, którzy się leczą pocieraniem jajkiem i jakimiś innymi dziwnymi, medycyną jakąś alternatywną, zęba. Tak, no regularnie są tacy pacjenci i my też mamy dużo tych, takich lutowych przesądów i myślę, że wszyscy trochę z nich korzystamy, jak leczymy nawet podstawowe choroby. Które nie do końca działają, na przykład witamina C na różnego rodzaju infekcje. To w badaniach naukowych udowodniono, że jakiejś w szczególnej populacji Eskimosów rzeczywiście podawanie witaminy C skracało dyskretnie czas infekcji, ale tak naprawdę no, nic nie wskazuje na to, żeby to, to działało. Więc ja myślę, że to jest w ogóle powszechny problem. I oczywiście jest tak, że istnieje efekt placebo i, i jakby nic dziwnego, że ludzie z niego korzystają. My nie do końca możemy tak łatwo sobie na to pozwalać, bo jakby my jesteśmy jednak po stronie bezpieczeństwa. To znaczy jest tak, że większość ludzi i, i też pacjenci patrzą jakby na te 99% osób, którym coś pomogło, nawet jeżeli to tak naprawdę sama przeszła choroba, a nie coś realnie pomogło. A jest ten jeden procent, który na przykład ma jednak inną chorobę, która jest ciężka, i ja zawsze patrzę na wszystko przez pryzmat tego jednego procenta, żeby nie przeoczyć czegoś poważnego, a nie przez pryzmat tego, że może wszystko będzie dobrze. I na szczęście w kontekście dzieci jest tak, że dzieci po prostu rzadko, ciężko chorują, i wiele rzeczy im po prostu samo przechodzi. I dlatego rodzice nie mają, czy w ogóle nie, nie odczuwamy tak bardzo konsekwencji takich działań. No, ale nawet we wszystkich aptekach ciągle w radio i w telewizji słychać reklamy leków, albo co gorsza, suplementów, diety, które nie działają, albo nic nie wskazuje na to, że działają, a są bardzo popularne. I to są. Nie wiem, czy mogę mówić nazwy. Na przykład jest taki, jest, taki lek, jest taki lek entitis na wzmocnienie odporności. W ogóle mój szef, jeden z moich szefów, docent Feleszko taki ma bardzo ciekawy warsztat na temat tego, jak sprawdzać, czy jakieś leki działają, czy nie działają. No i właśnie jest ten lek entities jak, jak pójdziesz do apteki i zobaczysz to po prostu mnóstwo tych tam paczuszek z tym Entitisem, bardzo wyeksponowane. W ogóle to, co jest wyeksponowane, to są leki, leki czy suplementy, które mają wzmocnić odporność. Generalnie odporność wzmacnia witamina D, do, dobry sen, dobra dieta i umiarkowany wysiłek fizyczny. I to jest udowodnione. Cała reszta nie wzmacnia odporności. Nawet branie witaminek tych takich prawda, jakichś zestawów witamin, też nie, nie jest udowodnione, że wzmacnia odporność. Czyli tak naprawdę wszyscy uważają, że trzeba to robić, a no medycyna tak mówi, no niekoniecznie. No, bierzcie witaminę D na pewno, to mówi. Hmm. Y więc to też jest prawda, taki element, że wszyscy to robimy. W ogóle Polacy są lekomanami swoją drogą. Na przykład w Serbii jak byłem, to nie można było kupić nigdzie ibuprofenu. Byłem jakoś wieczorem i bolała mnie głowa, no i po prostu nie dało się kupić ibuprofenu, bo tylko w aptekach sprzedają leki, a nie, że pójdzie do sklepu i, i można kupić nawet wiagrę już bez recepty w tej chwili, no więc, więc to jest niesamowite i nie za dobre. No tak, w Geto, jak dużo jest tych aptek wszędzie, ale to jest osobny, osobny temat. A jeszcze jest jakiś taki lek, który na przykład dorośli biorą, może ja coś biorę takiego, już mnie to ciekawi. No są te wszystkie leki homeopatyczne. wiadomo. Tak, tak. Co ostatnio o tym czytałem, i jakby, jak ktokolwiek jak, ma jakby wiedzę chemiczną, to jak się okazuje, że na przykład jedna cząsteczka, czy jedna, jedna cząsteczka tego leku de facto, czy tego składnika aktywnego znajduje się w, 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 w bańce wielkości od ziemi do słońca, czyli taka bańka musiałaby być i jakby taka bańka wody była, no to tam jest jedna cząsteczka tego aktywnej substancji i oni twierdzą, że im jeszcze jest to bardziej rozcieńczone, tym to bardziej działa. Czyli de facto tam po prostu nie ma tego schodnika aktywnego, no bo szansa na to, że się trafiło, to jest minimalna. No i, w, i wymawianie ludziom, że to działa, no to jest strasznie karkomne, ale co ciekawe, ta homopata jest taka całkiem nawet przez to środowisko medyczne nie chcę powiedzieć, że zaakceptowana, ale jest dosyć dużo lekarzy, którzy jednak to promują, i, i to nie jest niestety aż tak w jakichś piwnicach, tylko naprawdę to jest jakby, nie, może nie w mainstreamie, ale w, jakby mówi się o tym, że organizują konferencje homeopatyczne i jakby lekarze to niby robią, bo jednak Jerzy Zięba nie jest lekarzem, więc przynajmniej hmm. tutaj możemy trochę mieć, zachować jakby twarzy, że nie jeden z naszych kolegów promuje to, to, to ale już homeopatię niestety bardzo często promują. A to działa pewnie na zasadzie placebu wielu pacjentów, a niektórych pacjentów opóźnia leczenie, opóźnia inne metody i tracą na tym. No i wtedy to jest problem, nie? Bo jak sobie błykniesz, to nie, ta homeopatia to nie zaszkodzi, nie? No bo dokładnie. de facto wodę pijesz nie? Tak, to tak. Tam albo jakiś cukier dokładnie. A niestety, no tak, jest takie ryzyko. Dobra, słuchaj, to ja się teraz podzielę anegdotą z właśnie takiej medycyny alternatywnej. Miałem podejrzenie bardzo poważnych problemów zdrowotnych tam w lecie, takich, że też choroby, choroby nieuleczalnej. Okazało się, że nie mam, prawdopodobnie więc okej. Okay. No i ktoś mi polecił medycynę chińską. No a ja się wkurzyłem, ale potem stwierdziłem, dobra, jakby z ciekawości przeczytam w ogóle o, o co chodzi. I trafiłem na jakiś naukowy artykuł który pokazywał, że medycyna chińska działa, tylko nie dlatego, dlaczego ona twierdzi, że działa. Tam był motyw tego, że um, po pierwsze ci lekarze, którzy się zajmują medycyną chińską, często są też po prostu lekarzami mm -hmm. prawdziwymi. I idziesz do nich i oni ci tam czary mary, herbatka, coś tam, a przy okazji proszę wziąć rzecz realną. Po drugie te wizyty wyglądają tak, że ci lekarze chińscy badają ci, że tam coś w rodzaju, że oczy to jest kwiat nerek. Uszy to jest kwiat wątroby. I, ale wiesz, i oni to badają i poświęcają ci na wizytę półtorej godziny. I jest po prostu poczucie zaopiekowania, że ktoś się, więc efekt placebo się wzmacnia. Mm, I że jakby faktycznie ma niezłe wyniki ta cała medycyna chińska. Mm, I wszedłem sobie chyba na jakiś znany lekarz, na opinię o tej lekarce medycyny chińskiej. No i mnie bardzo rozbawiły bardzo entuzjastyczne opinie i one były na zasadzie nic mi nie pomagało. Latami zmagałem się z otyłością. Żaden lekarz mi nie pomógł. Poszedłem do pani doktor. Jedyna mi poświęciła tyle uwagi. No i nareszcie udało mi się uporać z otyłością. Pani doktor zaleci zaleciła mi dietę i więcej ruchu. <grym> I to takie rzeczy właśnie były. <grym> najbardziej oczywiste, które ja bym mógł chyba zalecić ludziom czasu. Ale jakby ten efekt placebo działał, więc okej, okay, no. Ja nawet nie wiem, czy to jest kwestia efektu placebo, czy po prostu tego, że jakby ludzie wtedy ufają tym lekarzom. Tym no tak. I ja nie znam się za dobrze na medycynie chińskiej, no ale na pewno jednak to jest bardzo stara metoda leczenia. Chiny, były, czy są, ale były wtedy też bardzo rozwinięte i na pewno... To jest tak, że część tych metod była skutecznych i przecież oni też robili jakieś tam zielarstwo, więc przecież to też tam były jakieś składniki, czy są składniki aktywne które rzeczywiście leczą choroby i, i działają. Więc to nie jest tak, że ta cała... W odróżnieniu od tych wielu alternatywnych sposobów leczenia ta medycyna chińska taka jest zupełnie bez sensu. Tam część chyba rzeczy rzeczywiście nie do końca działa, a część chyba możliwe, że całkiem działa. Ale często mamy po prostu nowoczesne i, i sprawdzone metody leczenia, bo to jest coś, co jakby umyka... W kontekście tego co jak się porównuje tą medycynę alternatywną do standardowej chodzi o to, że nowoczesna medycyna jest oparta na faktach, czyli podstawowym takim podstawową zasadą jest EBM, czyli evidence based medicine, którego wszyscy lekarze musimy stosować. Czyli są badania naukowe, które sprawdzają, czy określone sposoby leczenia działają czy nie i my musimy działać zgodnie z tą wiedzą, czyli ona się cały czas posuwa do przodu. No i część tych metod, o których mówimy, alternatywnych, no tak naprawdę nigdy w taki kontrolowany sposób nie jest sprawdzona. Nawet część terapii takich w konwencjonalnej medycynie też po latach okazuje się, że jest na przykład nieskutecznych i się z nich odchodzi. Więc to jest tak, że Właśnie taką niezwykłą siłą nauki w ogóle, no ale nauki medycznej w tym kontekście jest to, że ona też retrospektywnej jest w stanie ocenić określone sposoby leczenia i zweryfikować i na przykład jakby decyduje się, że wytyczne się zmienia, bo jakieś leczenie jest nieskuteczne. Tego nie ma zupełnie w tej medycynie alternatywnej no i to jest podstawowy problem, że on. No, Ci ludzie też często nie chcą poddawać się tej weryfikacji naukowej, traktując też nasz, naukowców, badaczy, jako osoby, które gdzieś tam są przekupione lub handlują tymi informacjami, co pewnie też się czasem zdarza, ale nie ma drugiego biznesu takiego jak biznes farmaceutyczny, który wymaga takich badań. Czyli, na przykład, no, żółty ser, który jemy, no, nie jest tak przebadany jak każdy lek, który ma po prostu bardzo, bardzo długi, wielostopniowe badania kliniczne, które są strasznie drogie, łatwe, czy wielokrotnie podważane specjalnie, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo. Więc oczywiście na pewno czasem mimo wszystko coś przechodzi gdzieś bokiem i to się, to się zdarza, ale ja się z tym nigdy nie spotkałem, nigdy nie miałem żadnych, też jako lekarz pracujący też w ośrodku uniwersyteckim, nigdy nie spotkałem się z żadnymi naciskami ze strony jakichś firm. Oczywiście, że się promują te firmy, ale też, szczerze mówiąc, nie robi na nas to specjalnego wrażenia. Nie ma tak, że, że kiedyś podobno tak było, to już ja nigdy tak nie pracowałem, że dużo, jakby dużo bardziej, dużo bliżej byli lekarze tych przedstawicieli medycznych. No przynajmniej w pediatrii, no to oni tam przychodzą czasem coś nam by, by, by zrobić prezentację na jakiś temat, no ale w tej chwili nawet y, niespecjalnie długopisy dostajemy od nich, więc tak naprawdę jest tak, że ten wpływ jest ograniczony, a my też nie mamy czasu się nad tym, szczerze mówiąc, skupiać I, i, i oczywiście mamy jakieś tam przyzwyczajenia, Czasem na przykład co do konkretnych leków czy preparatów, ale to raczej nie wynika z, z tego, że ktoś na nas ma wpływ. Więc myślę, że ten problem to tak naprawdę nie jest taki wielki, on jest bardziej w, 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 powstaje tak jak przy tych szczepionkach, w, w tym, że ludzie trochę nie mają wiedzy, jak to wszystko działa i upraszczają, myśląc, że jest tak jak w wielu innych aspektach życia, a ten akurat ta część naszego życia jest wyjątkowo skontrolowana. No i to jest dobre dla nas. No był taki jakiś mem, który to komentował. Nie pamiętam dokładnie, ale chodziło o to, że antyszczepionkowiec boi się szczepionki, bo nie wie, co w niej jest, a potem idzie i je hot -doga z Biedronki i piwo Romper. Dokładnie nie, tak. E, hot doga z Żabki i piwo Romper. No jakby sorry. Dokładnie tak. Albo idzie zapalić papierosa, co też wszyscy wiedzą, że jest szkodliwe, więc bardziej się boi tego, a idzie zapalić tego papierosa. Ale też wiesz, to no, też te tak, jakieś tam korupcyjne zjawiska, no, to bywały. No, ja sam znam lekarza, który był na takiej wycieczce, jakiejś mega niesamowite, jakieś wiesz, goryle, coś, jakaś wyspa egzotyczna, żeby właśnie prezentację o leku. No wiadomo, nie? No, totalnie. Tak, no to się na też są różne, różne specjalizacje, w niektórych jest tego więcej, w innych mniej, ale no to nie jest w zakresie, prawda, badań, tylko bardziej w zakresie właśnie to jest technologia, jakaś tam nie do końca pewnie czysta promocja tych leków. Różnych, ale no, to, się, to, się, to się... kiedyś tego było dużo więcej na pewno i, i dobrze, że tego jest. Znaczy, no, to się, trzeba cieszyć, że taki, taki wpływ no na nas jest mniejszy. No ja wiem, że ten lekarz to był chyba, wtedy tak, gdzie będzie? No właśnie, było, to było, to tak było. 2000, tak kiedyś nie? było, a teraz zmieniły się przepisy i teraz każdy lekarz musi, chyba, jeżeli dostaje takie tego typu jakieś dodatki, to musi to gdzieś zgłaszać, więc prawie nikt. Nie, nie bierze. No tak, no ale kurczę, chciałbym, żeby tak było, że podcasterom się oferuje, o, nowy mikrofon, pokażemy ci go ale, na Malediwach. Ale jakby znowu, tak jakby nawiązując, bo to trochę się staje też, dużo, dużo o tym mówimy, że znowu to środowisko jest w taki sposób kontrolowane, że musimy pokazać, że w razie czego, że coś dostajemy. Jak myślimy na przykład o jakichś tam instagramowych celebrytach, no to tam ciągle ktoś coś promuje i w ogóle nie mówi o tym, że to promuje. Często to są rzeczy zupełnie niesprawdzone, albo no to jest po prostu tania promocja, a my to łykamy. A z drugiej strony, te osoby, które są dosyć dobrze w tym zakresie sprawdzane, no, są podejrzane, bo zajmują się oczywiście zdrowiem, co jest ważna sprawą, ale dużo chętniej e, poddajemy się e, tym jakimś celebrytom, którzy dają złotą pigułkę na zdrowie, niż. E, Doktorom, czy nie wiem, fizjoterapeutom, edukatorom zdrowotnym, którzy mówią: śpijcie więcej, jedźcie zdrowie i ruszajcie się więcej. I yy, tego nikt nie chce kupić, a no, 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 wierzymy wiesz, celebrytom. Wczoraj jakiś stand-up poglądałem, nie pamiętam kurczek, który to komik powiedział, ale właśnie, że ludzie się oburzają, co, jak Pudzian mógł coś takiego powiedzieć na temat uchodźców, a on się nie zastanawia, jak Pudzian mógł to powiedzieć, tylko jak ktoś mógł go zapytać. Nie, no bo to jest. Tak, leki od. Dobra, ale słuchaj, wróćmy może do tych. Nie, jeszcze zanim wrócimy do dzieci i do tego, to jeszcze a propos tych mitów. No bo jest ten mit, który wiem, że jest mitem, ale ja w niego wierzę. I, i, I co ja mam zrobić? Że przeziębiamy się, jak jest nam zimno. No wiem, że to jest nieprawda, ale kurczę. Ostatnio leżałem sobie, słuchaj, uciąłem sobie drzemkę i zostawiłem otwarte okno. I było zimniej niż myślałem, a mi się chciało spać, to tak ze dwie godziny pospałem. No i się obudziłem, było mi zimno i bolało mnie gardło, no. No na pewno jest tak, że po prostu jak się wyziębimy, to po prostu łatwiej nam się jest czymś e, e, zakazić. Co do samego gardła, to może być tak, ale nie jakby, że na przykład z zimnym powietrzem oddychamy, to się podrażni nam gardło dlatego nas trochę boli. No sama infekcja, żeby móc się rozwinąć, no to musi być jakiś patogen. To część tych patogenów po prostu cały czas gdzieś jest w naszej okolicy, więc jak złapią sprzyjające warunki, czyli na przykład to, że jest nam zimno, no to ta infekcja się rozwija, więc oczywiście to nie jest tak, że samo zimno Powoduje chorobę, natomiast wychłodzenie może sprzyjać temu, żeby po prostu to były dobre warunki, żeby ta choroba się rozwinęła. No tak, wiem, ale i tak wiem, ja wiem, to jest niesamowite, bo ja to doskonale wiem, a gdzieś jednak obserwuję, że wszystkie moje infekcje zazwyczaj są w zimie. I też wiem, z czego to się bierze, tak? no, że wszyscy się, się gromadzimy, tak? z drugiej strony też się dużo bierze, jak... ale w lecie też mi się zdarza. Jak wchodzę z ciepłego do zimnego i jestem gdzieś tam, gdzie jest klimatyzacja. No ale też wiem, że to jakaś tam alergia z tej klimatyzacji, i tak samo zamknięty obieg powietrza. Ale cały czas, jakby mój mózg boi się, że jak zmarznie, to się przeziębie. No to jest też pewnie po prostu wkładane na głowy przez babcie i mamy że tak samo jak odsiecenie na betonie się dostanie wilka. E, co już jest w ogóle nie wiadomo, czym jest wilk. <laughs> <laughs> Ale brzmi bardzo groźnie. E... <laughs> tak. I że od patrzenia w ogień będziesz sikał w nocy. Tak, tak, tak. Tak. A ty wiesz, że jest samo w języku, nie? Przeziębienie, po angielsku cold, nie? Więc... Ech, faktycznie. Dobra, wracamy do dzieci. Patrzę sobie w moją notatkę pytaniową. No właśnie, to jest, to jest fajne pytanie wymyślałem, słuchaj. Jak dzieci w ogóle podchodzą do własnego chorowania? Są jakieś przestraszone, mają świadomość, jak? Oczywiście bardzo różnie, ale zaskakująco często jest tak szczególnie jak weźm ciężko chore dzieci, to one często są bardziej bohaterskie w tym wszystkim niż dorośli. Lepiej sobie z tym radzą, tak naprawdę. Oczywiście część z nich po prostu nie do końca rozumie, co się dzieje albo co im grozi, ale część dobrze to rozumie i yy, jakoś jest w tym silniejsza niż ci dorośli. Yy, więc yy, ja głównie leczę dzieci, które nie są przewlekle chore. Yy, I te, te, które są yy, przewlekle chore, którymi się zdarza leczyć, to są głównie dzieci z chorobami płuc. Więc one no gdzieś tam się szybko adaptują. To znaczy one się przyzwyczajają do tych sytuacji, w których są. I to jest właśnie dosyć niesamowite w dziećmi. Dzieci mają bardzo plastyczne umysły, powiedzmy. Więc one są w stanie bardzo dużo rzeczy zaakceptować. Szczególnie, jeżeli się im stworzycie pośrodowisko. środowisko. I no, ja widzę to, że, że czasem jest tak, że one na przykład, szczególnie te starsze, już rozumiejące, dlaczego są w szpitalu, no to na przykład tolerują jakieś nieprzyjemne zabiegi dużo lepiej po jakimś czasie, bo po prostu wiedzą, dlaczego to robią. Więc ja myślę, że my nie traktujemy dzieci w tym zakresie tak, jak powinniśmy i one. Są w stanie dużo zrozumieć, co się z nimi dzieje i z nimi też trzeba po prostu rozmawiać. To, to jest taka tendencja, że jako dorośli od razu zwracamy się do dorosłych, czyli do rodziców. Ale nawet małe dziecko takie 3-4-letnie, a nawet dwuletnie jest w stanie już jakby odpowiadać czasem na pytania w sposób sensowny. Nawet, jak nie wiem, dwulatek też jest w stanie powiedzieć, że gdzie go boli, czy go boli. Oczywiście my nie możemy to wierzyć. 100%. Ale możemy jakby się z nim dogadać i tak samo możemy wytłumaczyć, co się będzie działo, i jeżeli to robimy, to one mają dużo bardziej akceptację do tego, co się robią. Ja mam taki osobisty przykład. Kiedyś prowadziłem taką dziewczynkę z takim ciężkim powikłanym zapaleniem płuc. No i generalnie dużo bólu jej sprawiały rzeczy, które albo ja jej robiłem, albo ktoś jej robił. Czyli na przykład miała, ona miała. Płyn w opłucnej, czyli w takiej błonie, która otacza płuco. no i ten płyn trzeba było upuścić przez taki dren, przez taką rurę, którą trzeba było włożyć do klatki piersiowej, ona miała to kilka dni i to boli, generalnie, to jest bardzo nieprzyjemne, ona była bardzo chora, no i tam po paru, tam, trzech, czterech tygodniach się poprawiło, i ona wyszła, znaczy, już to było dwa dni przed wypisem. Ja idę na obchód i jeszcze nie do niej szedłem, tylko szedłem do innej, innego pacjenta, a ona wybiegła z pokoju i mnie przytuliła. I mama tam ją próbowała zatrzymać. No i no to było dla mnie niesamowite, bo spodziewałem się, że ona będzie mnie kojarzyć z bólem i z cierpieniem, a mimo wszystko ona miała 5 lat, ona rozumiała moją rolę jako lekarza w tym procesie leczniczym, co jest niesamowite i to jest całkiem skomplikowane, bo mogłabym nie znosić, a tak nie było. Słuchaj, zgasła nam jedna Lampy. lampa, yy, spróbuję coś zaradzić. To już w ogóle drugi raz, już był niedawno taki odcinek, <grym> że zgasła <grym> lampa w trakcie. Chyba muszę dokładnie tę baterię ładować. Le, czekaj, zrobię tak, zrobię tak, że nie będę tego montował. Żebyście, kochani widzowie, widzieli, tutaj po e, prostu z, jaką, tutaj, z jakim dyletanctwem macie do czynienia z tego najpierw gaśnie lampa, potem się przewraca, dobra. Czy będziemy już me sensownie oświetleni? A tu jeszcze takie. No nieprawda, wcale nic tutaj nie zostawało. Okej, okay. A, teraz co ja zrobiłem? Chyba jeszcze przystawiłem przekazy. Tak, kamera. Dobra, słuchajcie, nic nie było, nic się nie wydarzyło, jedziemy dalej. <grym> e, tak, wiesz co, a propos tych dzieci, które dobrze znoszą, pamiętam, że kiedyś jako dziecko trafiłem na jakiś oddział, nie pamiętam w ogóle dlaczego, to był chyba ten, co mi tą rurkę wsadzali w migdałki. I coś, był jakiś remont, i dali nas razem z dziećmi po chemioterapii. No ja widziałem, że one sobie jakoś radzą w swój sposób. W sensie, jako dziecko, ja już, już byłem takim trochę starszym dzieckiem, kumałem, że tam jest, widziałem jakąś melancholię u niektórych, nie? Ale było to rzeczywiście... Bo ja byłem kiedyś na oddziale onkologicznym, grałem jakiś spektakl komediowy i tam ludzie wyglądali na bardziej zniszczonych psychicznie niż, niż te dzieci. Nie wiem, może tylko się tak wydawało. Może one nie do końca sobie jednak zdają sprawę w takich kategoriach dorosłych z tego, co ich, mo ich może spotkać, ale no... Akurat jak mam tu kontakt z tymi przewlekle chorymi albo ciężko chorymi dziećmi, no to to, co raczej tak powtarza się, że o nich mówimy, że one są takie dzielne, w sensie, że to, to jest bardzo często tak, że właśnie raczej sobie myślimy, ale to jest niesamowite, że on sobie tak, tak radzi. Ja kiedyś też leczyłem na przykład znowu z takim ciężkim zapaleniem płuc dziewczynkę ośmiomiesięczną. No i znowu no to jest super ciężka choroba, nieprzyjemne leczenie. A ona znosiła je, jak w ogóle nie pamiętam, żeby ktoś tak znosił. I się miała ten dren, w ogóle z dwóch stron miała dreny w pewnym momencie i się uśmiechała, grała tam na jakimś bębenku, uderzała w niego. No była generalnie w takim zaskakująco dobrym stanie w tej całej sytuacji. E, więc no i jest coś takiego w dzieciach. No ja, ja tak myślę, też patrząc na to, tak jakby ewolucyjnie trochę, no że te dzieci muszą być generalnie super twarde, bo my, jako, 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 jako gatunek ludzki, no to co mamy mało dzieci generalnie. Te dzieci, zanim w ogóle są jakkolwiek sprawne, no to to zmienia strasznie dużo czasu. No i jakoś nie wyginęliśmy. E, więc tak. one muszą mieć jakby silne mechanizmy, które pozwalają im z jednej strony się adaptować do różnych sytuacji. I, no i też być, być może to jest to, co obserwujemy w ten sposób. Tak, wiesz, to jest też też taka moja rozkminę. Nie mam, kto, ja nie mam dzieci, ktoś mi da jakieś niemowlę do podtrzymania. I tak trzymał, to trzeba, i też jakim cudem gatunek małpiszorów z takimi niemowlakami przetrwał. One muszą być chyba silniejsze niż się wydaje. No, no tak jest. Dziecko, to jest naprawdę trudno dziecku zrobić krzywdę. I naprawdę te choroby, które też je toczą, to też jakby trudno im robią krzywdę. No, e ja to zawsze tak uważam, że dziecku to głównie trzeba chcieć zrobić krzywdę, żeby zrobić krzywdę i ono to same to sobie nie zrobi tak łatwo. My wszyscy rodzice się boją, że tam noworodkowi głowa lata. No jak uciekała przed jakaś matka, przed jakimś drapieżnikiem tysiące lat temu, no to przecież nie, nie trzymała mu głowy. I oczywiście była dużo większa śmiertelność tych dzieci, więc ja trochę zafałszowuję ten obraz. No ale mimo wszystko nie była na tyle duża, bo jednak tu rozmawiamy i 7 miliardów ludzi jest na Ziemi. No, to jest ogromny sukces ewolucyjny, a no, mój synek ma 22 miesiące. No i umówmy się, no, prawie 2 lata i no, nie, nie ucieknie przed, wkłada do psa rękę za płot. Nie ma jakichś takich super silnych tych mechanizmów obronnych. No tak, to sobie wiesz, myślę sobie, że te dzieci, które są takie dzielne w tych traumatycznych przypadkach, to pewnie jako dorośli będą coś mieli jednak w osobowości z tym byciem za bardzo dzielnym, no ale faktycznie jakoś sobie teraz poradzą i teraz im to pomaga totalnie. Czasem są takie przypadki też, że na przykład dziecko bierze taką zupełną kontrolę w tym, co mówisz nad tą chorobą, w sensie, że zachowuje się świetnie, zna przebieg choroby, wszystkie szczegóły, pamięta jakie leki kiedy brało, w sensie, że tak sobie radzi w ten sposób, że stara się rzeczywiście wszystko dowiedzieć na ten temat yy, i często lepiej wie niż rodzice. Co akurat oczywiście, też na, na pewno, to jest z punktu widzenia być może jakichś przyszłych doświadczeń trudne, ale, ale no, myślę, że to czasem też im pomaga. No to my, za granicą tak jest, że te dzieci mają dużo wsparcia, są psychologowe, kliniczne. U nas oczywiście w szpitalu też są, ale mimo wszystko no, myślę, że dostępność jest mniejsza niż gdzieś indziej i szkoda, bo to na pewno byłoby potrzebne. Tak, I wiesz, te rzeczy, z których te dzieci się będą być może leczyły jako dorośli, to teraz im pomagają, więc też nie ma co tego zmieniać. A propos jeszcze tej takiej yy, yy, trwałości materiału, z którego jest zrobione dziecko. No, yy, ktoś z moich znajomych, ktoś z takim świeżym rodzicem opowiadał, że bał się bardzo myć swojej niemowlę i był przerażony, a potem zobaczył, jak położna myje dziecko, że łapie za mnie ok, to. No. No to też jest jak, jak jest obchód neonatologa i te matki, czy na przykład moja żona tak samo przekładała tego dziedziusia po prostu powolutku, no, a ten neonatolog po prostu plask, plask, obraca je, i, i, no. więc to rzeczywiście jest tak, ma, ma się, nabiera się później wprawy i, no, i to prawda, no, nie jest łatwo zrobić krzywdę dziecku. Wcześniej jeszcze mówiłeś o tym, że nie możesz zmusić dziecka czy rodziców do leczenia dziecka, tak? że to jest decyzja. No, dorosłego też nie można zmusić. Nie, tak? czasem możesz. No Właśnie, i o to chcę zapytać, kiedy możesz zmusić, kiedy, kiedy na przykład widzisz, nie wiem, że rodzic szkodzi, nie, że na tak. przykład jest, dziecko będzie chore, a mówi: Nie, ja tam przeczytałem taki blog, czego ci lekarz nie powie, i teraz będę stosował skrętną, coś tam. I, mo I co wtedy można zrobić? Czy to może tylko dotyczyć stanów zagrożenia życia? Yy, yy, czyli to jest tak, że jeżeli to jest jakaś choroba przewlekła i ona nie jest, na przykład, jeszcze i nie, 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 nie grozi życiu, no to tak naprawdę nie mamy na to wpływu. Oczywiście, no jeżeli rodzic jakby działa na niekorzyść dziecka, no to można jakby założyć, nie, znaczy założyć niebieską kartę, czyli już jakby eskalować w zakresie tego, jak. Yy, no, że po prostu on nie spełnia swojej roli rodzica, tak? Ale w takich ostrych sytuacjach, czyli na przykład dziecko jest podejrzane jakąś śmierć, czy bardzo szybko przebiega, czy na przykład ma podejrzenie sepsy i rodzic odmawia podania na antybiotyku. No to na dyżurze mogę zadzwonić do sądu, sąd bierze, analizuje co się dzieje no i może wyrazić czasowo odebrać prawa rodzicielskie, o czym ograniczyć prawa rodzicielskie i wtedy lekarz może zdecydować czy on decyduje o leczeniu dziecka i pamiętam taką sytuację na przykład z pacjentem który był którego rodzice byli świadkami Jehowy i on wymagał przetoczenia krwi znaczy w końcu nie wymagał go, no ale było ryzyko, że, że będzie miał tak niski poziom hemoglobiny, że będzie wymagał e, na ratunek życia przetoczenia krwi. No i oni nie wyrażali zgody, no i była sprawa w sądzie i sąd zdecydował, że w razie tam, jeżeli będzie rzeczywiście już zagrożenia życia, to trzeba mu przetoczyć krew. Więc są na to metody, bo to nie może być tak, że dzieci e, ponoszą konsekwencje złych decyzji rodziców. Więc na szczęście mamy mechanizmy, które temu zapobiegają, przynajmniej w tych takich sytuacjach, kiedy rzeczywiście no, to jest kwestia życia i śmierci. Okej, okay, ale tak jak rodzic szkodzi dziecku, że po prostu będzie miał gorsze zdrowie, na przykład, nie wiem, będzie gorzej rosło, no to nic nie możesz zrobić, nie? No to wszystkim trudno zaobserwować oczywiście, no bo to jest tak, że yy, no, mamy, monitorujemy to, jak dzieci rosną oczywiście jako pediatrzy, szczególnie jacyś tam rejonowi pediatrzy. Ale to też jest trudno na przykład zweryfikować, dlaczego to się dzieje. No, jeżeli dziecko byłoby jakoś ewidentnie niedożywione, na przykład, no to rzeczywiście, no to wtedy znowu można podejrzewać, że ten rodzic nie, nie, nie jest dobrym rodzicem, i w ten sposób w ramach jakiejś opieki społecznej interweniować. I my na to też powinniśmy to robić, na to być wyczuleni. No to już pewnie rzadziej w Polsce tak naprawdę się zdarza, mimo wszystko już dzisiaj. Ale no. Też jest taka rola społeczna pediatrów i też lekarzy rodzinnych, żeby te, tego trochę jednak pilnować. Ta nowoczesna medycyna tutaj w jaki sposób jakby my dzisiaj sprawujemy opiekę, e, trochę się zmieniło, bo prawda, już ta, ta rola tych lekarzy rodzinnych w, taki, w takim zakresie, że to jest rzeczywiście ten jeden lekarz, który zna dziecko czy rodzinę, jest coraz znaczy rzadsza. Tak? Czyli ludzie korzystają z różnych sieci tych luxmedów czy innych medykawerów, no i w związku z tym trafiają na różnych lekarzy, no i nie ma takiego kontinuum opieki. Co jest w ogóle super? W sensie, to jest super, jak masz jakby sprawujesz opiekę nad pacjentami przez dłuższy czas, bo ich poznajesz, po prostu łatwiej się pracuje. Bo już łatwiej się dogadać, bo się znacie, gdzieś tam buduje się zaufanie. No i to też myślę, że to to, że jakby nie mamy już takich sytuacji. Kiedyś też było tak, że była rejonizacja szpitali, czyli na przykład lekarze już znali pacjentów, no bo po prostu oni zawsze trafiali tam z tego rejonu. Tak? Dzisiaj jest tak, że pacjenci mogą pójść do każdego szpitala. No i, i przez to też mniej znamy, więc stajemy się tak naprawdę, te środowiska nasze lokalne są teraz mniej lokalne. No i to też wpływa na to, jak sprawowana jest opieka zdrowotna nad pacjentami, wszystkimi i dziećmi i dorosłymi. W ogóle, zaciekawiło mnie to, że możesz tak po prostu zadzwonić do sądu. To też mnie tak, tak. No jest dyżurny, tak, jest jakiś dyżurny. Ja też jak zacząłem pracować, to się tego dowiedziałem. Ale to chyba to jest jakiś dyżurny w sądzie sędzia. No i on w takich nagłych sprawach decyduje. Ale często nie odbierają. Jak raz dzwoniłem i nie mogłem się dozwonić. I, i, i potem zabrałem jakiś sędzia, bo strasznie niemiły. <laughs> <laughs> nie było to przyjemne tak. doświadczenie. No sędziowie z mojego doświadczenia to nie są najsympatyczniejsze osoby. To jest coś. To są, to są chyba najbardziej aroganckie osoby, jakie poznałem. Nie wszyscy. A, a Zdarzały się takie historie, że na przykład Masz jakieś mocne podejrzenie, że dziecko jest ofiarą przemocy? Mi się to nie zdarzyło, na szczęście. Ale no to się zdarza. To też znowu zależy trochę, w którym szpitalu się jest. Nie chcę tutaj być jakby, że, że takim różne dzielnice są gorsze, ale wiem, że na przykład moja koleżanka, która pracuje na Pradze, no to tam się to częściej zdarza. Więc to trochę też zależy po prostu, kogo leczymy. No, ale tak, no to się zdarza, niestety. Słyszymy o tym też w mediach. No to jest coś okropnego. To jest coś, na co pediatrzy mają strasznie zero tolerancji, w sensie, że jednak jesteśmy ludźmi, którzy patrzą na wszystko przez pryzmat tych dzieci. No i krzywdzenie dzieci z premedytacją jest jakimś takim, jakby, absolutnie nie do zaakceptowania. I, no i no to są takie, wkurzony jest wtedy ten lekarz i bardzo dobrze, bo to naprawdę z tolerancji na takie rzeczy hmm. powinno być. To się zgadzam, tak. Słyszałem ostatnio kilka historii o takiej przemocy i no, ja bym, gdybym był świadkiem, bym chyba, ro... nigdy nikogo nie uderzyłem jako dorosła osoba, ale chyba bym rozniósł takiego rodzica No to jest bardzo zdestrzędu. trudne, na pewno, bo bo często no, tych, tych ludzi no, też jakby targają emocje negatywne, a, a mimo wszystko no, jakby trzeba zachować zimną krew. Tak. No i tam no, czasem wchodzą już no, oczywiście, to czasem eskaluje konflikt no, zdarza się na przykład, że się wzywa policję do szpitala, tak. więc to, to jest to też śmieszne. Na przykład wzywa się trochę z innej beczki, też karetkę do szpitala na przykład on nam się, że dorosły miał, a, a. Ro, opiekonowi się coś stało, no i jakby on musiał pojechać karetką do szpitala a. dla dorosłych, więc to było dosyć śmieszne. No, faktycznie. A jak y, się jest samemu ojcem i jest się pediatrą, to ma się potem totalną paranoję, że dziecko choruje na wszystko, czy w ogóle wręcz odwrotnie? Odwrotnie. To, to... ja w ogóle się nie przejmuję raczej. No nie, bo wiesz. To jest tak, że w tym ocenie zdrowia dziecka, to jest też dużo takiego m, takich rzeczy, które obserwujesz i trudno je nazwać, ale widzisz, że dziecko jest zdro zdrowe. I przede wszystkim dziecko się musi rozwijać. No i to jest coś, co jakby determinuje to, czy ono jest zdrowe. Tak naprawdę, jeżeli się rozwija, no to znaczy, że nic mu się nie dzieje. No i gdzieś patrzymy na takie podstawowe kryteria na początku życia, czyli czy przebiera na masie ciała. Czy, czy zjada, czy nie zjada, czy chętnie zjada, potem gdzieś tam się rozwija, też e, p, prawda? zaczyna się uśmiechać, zaczyna się coraz bardziej ruszać. No i generalnie, jeżeli on to wszystko robi, to on jest raczej zdrowe. E, I e, no ja szczerze mówiąc, jednego mojego synka raz usłuchiwałem, drugiego nigdy e, i, i raczej nie badam ich. E, mm. Raczej mam taki stosunek, że nic się nie dzieje. Też ja po prostu widzę, po prostu widziałem ciężko chore dzieci i to nie jest tak, że muszę je badać, je badać jakoś bardzo dokładnie, żeby wiedzieć, że nie jest bardzo ciężko chore. Więc myślę, że to mi bardzo ułatwia. I przynajmniej w naszej rodzinie ten taki stres związany z tym, czy wszystko jest dobrze z dziećmi, gdzieś nie istnieje, bo ja mam poczucie, że wiem to. A też na pewno doświadczenie po prostu w relacji z dziećmi też pomaga, więc wiele rzeczy oczywiście jest trudnych, jak się jest ojcem małych dzieci i one są nie mniej trudne niż dla innych ojców. Natomiast dużo lepiej spodziewałem się, jak to będzie wyglądać. Oczywiście i tak w pewnym zakresie mnie to zaskoczyło, ale bardziej jakiś własnych odczuć emocji, czy też z czasem zmęczenia takiego fizycznego, co trudno sobie pewnie wyobrazić po prostu, jak się, jak się tego nie wie, ale jakby pod względem jak to wszystko wygląda, no to niespecjalnie mnie to zaskakuje. Przerażasz mnie. Chciałbym mieć dzieci. Nie, ale ja teraz jestem na pewno, w, nie jestem dobry do reklamowania posiadania dzieci, bo no jeden mój synek ma pół roku, a drugi niespełna dwa lata, więc to są po pierwsze w, w krótkim czasie... A po drugie, no po prostu to jest no taki jeden z trudniejszych okresów. Ten pierwszy 1 3 lata, czyli jeszcze jakby niemowlę, to często jest jeszcze urocze sobie leży, więc jest łatwiej. A potem w tym jak już zaczyna chodzić, biegać, i niespecjalnie jeszcze mówić, i niespecjalnie rozumieć, co się dzieje, ale na przykład już robić rzeczy z wbrew z szelmowskim uśmiechem. To jest, to jest trudne. Albo na przykład wstawać o 5.30, e, akurat tego dnia, kiedy nie muszę iść do pracy. <laughs> e, więc to są, to są takie rzeczy, które e, no na pewno męczą, ale no wiadomo, że jakby bycie rodzicem daje znaczy tyle takich sytuacji, w których jest się szczęśliwym, i, e, i takich nagród, które są bez. E, no, jakby nie da się do tego niczego porównać, ale oczywiście moja żona mi jakiś taki mem parę dni temu, że posiadanie dzieci to, jeżeli do dziewiątej rano w sobotę odczujesz wszystkie możliwe emocje znane człowiekowi. No, i coś w tym jest, że rzeczywiście no to jest po prostu raz już po prostu jesteś wściekły z tego, co się dzieje, bo robi jakieś niewolno dzieciak, a po prostu po sekundzie on robi jakąś rzecz, która po prostu cię zupełnie roz, rozwala emocjonalnie i nagle jest nie wiem, się w sekundę ze złości szczęśliwy, a z drugiej strony nie możesz tego pokazać, no bo jakby on nie robi nic złego tak naprawdę. Nie rozumie, że na przykład nie powinien wkładać, nie wiem, palców do kontaktu. No i no to jest super, w sensie no, no na pewno jest ciężkie, ale to wspaniałe doświadczenie. Dobra, troszkę się mniej boję teraz. Wracając do medycyny, myślę, że będziemy niedługo kończyć, ale musicie zapytać o rzecz, nawet nie, chyba niekoniecznie związaną z pediatrią, ale w ogóle o, o, o życie lekarza. Bo ja nie rozumiem. Nie wiem, czy będziesz w stanie mnie tak to wytłumaczyć, żebym zrozumiał. Po, to jest moje. Mam jakieś tam pytania, wynotowane trochę, ja zadaję trochę nie, ale pytanie numer jeden. Uwaga, czytam, jak jakie zapisałem. Po co dyżury są takie długie? Ja się też zastanawiam. Znaczy, dyżury generalnie są albo doby, czyli 24, albo 12. Ale po co? W żadnej pracy nie trzeba być 24. No... Dlaczego nie możecie się zastępować co 8 godzin jak ludzie? Ja w ogóle bym nie miał przeciwko, ale wiem, że wielu koledzy, kolegów i koleżanek, jak już są, to wolą przyjść i przesiedzieć raz niż trzy razy. Więc jakby liczba. Czy kolejnym problemem jest liczba lekarzy, że po prostu by nas nie starczyło z całą pewnością i jakby wszyscy zaczęli pracować po 8 godzin, to nagle by się zrobiło tak, że, że nie wystarczy ludzi, co jest kolejnym problemem, ale tak naprawdę no, to jest jakaś taka tradycja, jakaś taka zaszłość. Kiedyś to było tak, że w ogóle teraz jest tu przepisy, które nie pozwalają nam dyżurować więcej niż 24 godziny, chociaż oczywiście, jeżeli ktoś założy działalność gospodarczą i nie dyżuruje jako człowiek, tylko jako firma, no to już oczywiście w różnych miejscach może dyżurować raz po raz i pięć do z rzędu. Więc można, yy, ale no to jest źle, no to jest strasznie męczące. Te dyżury to jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie są w pracy. Po prostu piąta rano, telefon, na przykład, że się ma przyjmowanego pacjenta, no to to jest jedna, już zimno, wbudzony nagle. No strasznie nieprzyjemne to jest doświadczenie. Ja najdłużej w pracy byłem raz, bo, bo jeszcze musiałem jakieś dokończyć rzeczy z pacjentami, bo jakaś była tak dramatyczna sytuacja, no to nie wiem, 4 i 32 godziny. No i to już po prostu jak wracam do domu, to jak, jak widmo. A jeszcze miałem ciężki dyżur. No, przykre to jest z tymi dyżurami, ale niestety jak ktoś wybiera pracę w medycynie, i, i pracę w szpitalu, szczególnie, no to jakoś tam trzeba się na to zgodzić, bo nie da się być jednocześnie lekarzem szpitalnym i niedużerować. robić. Ktoś tam musi siedzieć. Ale mnie to zawsze bawiło, że jest tak, że dba się o pracowników sklepów, że muszą mieć wolną niedzielę, a o pracowników ochrony zdrowia, to nikt nie myśli o tym, że nie możemy mieć wolnej niedzieli. I zawsze coś się dzieje i ja przez pewien okres miałem Wigilię dwa razy z rzędu, co akurat było całkiem miłym doświadczeniem, albo raz miałem Sylwestra, co też było bardzo miłym doświadczeniem, piliśmy piccolo z, z pielęgniarkami. <grywa> Ale, ale to jest jakby inny sposób, też spędzania tego, i to jest ciekawe doświadczenie, naprawdę w sensie nie żałuję. No ale jednak większość tych dyżurów no to jest po prostu super umęczająca, w sensie, że to jest właśnie cała noc bez snu albo wybudzenie gdzieś w środku nocy i nie wiem. Chyba to się niestety nie zmieni. Myślę, że to jest po prostu trudno organizacyjnie. Też jest też tak, że musielibyśmy sobie ciągle przekazywać tych pacjentów. Już łatwiej sobie raz przekazać, już wie, co się dzieje, masz jakąś kontinuum opieki nad tym pacjentem. No i ta. Ja uważam, że optymalny w ogóle dla mnie to jest 12 godzin. W sensie, że 12-godzinowy tryb pracy to jest naprawdę spokój, to jest akurat taki czas, kiedy ty zdążysz się jakby wszystko zrobić, a z drugiej strony się tak nie umęczasz. Doby już są bardziej męczące, ale też. No jest wiele osób, które nie lubi dwunastogodzinnych godzinnych duszów, bo już właśnie mówią, że już wolą przyjść, no to już jakby wytrzymają tą dobę i, 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 i będzie im lżej. No właśnie to jest jedyna rzecz, która mi przeszła do głowy, właśnie to przekazywanie pacjentów, nie? Że jednak rzadziej ono będzie następowało. Ale pielęgniarki na przykład mają dwunastki prawie zawsze. Mhm. Te, tak to się też... No więc to jest oczywiście jakieś tam umowne. Yy, ja zawsze się też porównuję do kontrolerów lotów. Oni chyba też ma, oni chyba po 8 godzin pracują, mi się daje Krótko. Krócej, więc to jest. No myślę, że to jest jakaś taka tradycja po prostu. No, dziwna. W ogóle tak, tak się też mówi o tym środowisku lekarskim, że jest taka, no, trochę skostniały jakiś taki feudalizm w szpitalach, czołobitność. Ja to wiesz, że to widzę. Po prostu czasem, kurczę, jesteś na korytarzu i widzisz, jesteś świadkiem rozmowy pielęgniarki z lekarzem. No i po prostu widać taką czołobitność, nie? To się zmienia na pewno i już to pokolenie moje dużo bardziej pewnie traktuje zespołowo y, pracy z pielęgniarkami. Y, I no ja uważam, że my jesteśmy zespołem. W sensie, no, ja bez pielęgniarki na dużo, że sobie nie poradzę. Myślę, że część starszych pielęgniarek bez mnie by sobie poradziło. I y, y, no, to jest bardzo ważne, żeby współpracować. I, i, I szanować swoją pracę nawzajem. No ja też staram się tak pracować, i tak na przykład na tych dużych żeby robić rzeczy, żeby im nie dokładać pracy, jak nie muszę. I wtedy one też mnie tak samo traktują. I, i też no, w trudnych sytuacjach musimy być razem. Tak? I, i jakby jak dbamy o to, no to też możemy na siebie bardziej liczyć z korzyścią dla pacjenta na koniec. To jest super, ale też wiesz, na no że jestem sam. I e, muszę sobie poradzić. No i czasem super doświadczenia pielęgniarka. Z pierwszych dyżurów pamiętam, nie wiem, no w ogóle takie wspomnienie. Pierwszy mój dyżur w życiu przyjmowane jest jakieś dziecko. E, I e, no i ja tak wiesz, pracuję cztery miesiące. No i muszę zdecydować, czy ono chore, czy nie chore. E, e, właśnie z SMA zresztą też. Z rdzeniowym zanikiem mięśni. No, i no idę no i, i mówię, panie Grażyno, dobre jest to dziecko, no i dobre, dobre, doktor się nie martwi. No i, i potem się już jakby oczywiście nauczyłem z czasem, ale to jest nieocenione, więc powinniśmy mieć dla siebie dużo szacunku nawet jakby to się zmieniło na przykład w szpitalach bo teraz szpitale mają podwykonawców ale kiedyś była instytucja salowych teraz już są jakieś firmy sprzątające a nie salowe no ale salowe to też był pierwsze często linia jakby reagowania w starych szpitalach, bo to byli ludzie, którzy cały czas byli na oddziale, cały czas wiedzieli, co się dzieje i mimo wszystko znali te medyczne różne niuanse, To też jest tak, że na przykład niektóre konkretne badania na przykład muszą szybko trafić do laboratorium w określonym czasie. No i zatrudnieni zewnętrzni ludzie, którzy po prostu są na jakichś mm, śmieciówkach nie wiedzą, albo tak naprawdę jest im wszystko jedno. A doświadczony salowy z konkretnego oddziału, no to wie, które badanie zanieść szybko, które może nie szybko, i to są wszystko takie rzeczy, które tak naprawdę w tym całej układance mają znaczenie. A niestety nie do końca się to wykorzystuje, co jest głównie oczywiście spowodowane niskimi wynagrodzeniami. Jak lekarze mało zarabiają w szpitalach, to jak ma zarabiać dużo w szpitalu salowy. Pielęgniarki na szczęście zarabiają coraz lepiej ale to prawda, że ten system feudalny jest. No to też wynika z tego, że właśnie ja jako młody lekarz, szczególnie na początku kariery zawodowej, no to po prostu nie mam doświadczenia i muszę słuchać tych starszych, bo oni po prostu lepiej wiedzą, tak? I jest za duże ryzyko mimo wszystko zaufanie mi tak w 100%. No i dopiero jak nabędę te umiejętności, no to rzeczywiście wtedy jest to, powiedzmy, możliwe, żeby, żeby gdzieś skracać te dystanse, ale mimo wszystko one pozostają sztywne. To jest, to jest też czasem trudne, bo ja, na przykład, czasem muszę tym pielęgniarkom na przykład powiedzieć, że muszą coś, czyli jakby muszę być szefem. Mhm. I to też budowanie tej relacji w mądry sposób powoduje, że jak ja wiedzą, że jak ja mówię, dobra, to trzeba zrobić natychmiast, no to jakby nie dyskutują ze mną, tylko po prostu to robią. A jak. No. Wiem, że nie muszą, to mówię tam spokojnie, spokojnie. To panie zrobią, jak będzie moment. Więc, no to znowu nie jest do końca fajne, że ten system jest taki feudalny, ale z drugiej strony takie zupełnie skracanie dystansu moim hmm. zdaniem czasem utrudnia zarządzanie w kryzysowej sytuacji. Ja nie mówię tylko o relacji teraz, na przykład, ja z pielęgniarką, ale na przykład mój szef ze mną, prawda? I on czasem musi móc powiedzieć, tak, ma być zrobione i ja niespecjalnie po, jakby w tym zakresie powinienem dyskutować z nim, bo czasem no, jakby to on ma wiedzieć, bo to on jest szefem. No właśnie, bo mówiłeś o tej, tak, o tej relacji między lekarzem a pielęgniarką, bo też o to pytałem, a, a relacje między lekarzami, nie wiem, lekarz w trakcie specjalizacji, lekarz po specjalizacji, ordynator, dyrektor szpitala, tam też sobie wyobrażam, że też jest taka jakaś Wiesz, ja, też, ja pracuję w uniwersyteckim szpitalu, więc jakby tam mamy profesorów i docentów, czy jakby jest wielo poziomów. Więc w naturalny sposób oczywiście to jest tak, że y, gdzieś no, jest pewne poziomowanie tych, tych naszych też ról. Y, więc. W zakresie komunikacyjnym czasem te relacje czy te dystanse są większe, ale większość tych ludzi to są bardzo mili ludzie, więc to ja mam też takie poczucie, że jak się do kogoś zwracam, zwracam panie docencie czy panie profesorze, to dla mnie to, to nie jest jakby wcale taki budujące dystans. W sensie są osoby, do których nie wyobrażam sobie, że będę kiedyś mówił po imieniu, bo mam do nich taki szacunek i są dużo ode mnie starsze, mądrzejsze, więc jakby nie mam takiej w ogóle potrzeby tak naprawdę i moim zdaniem dużo bardziej to, jak traktujemy ludzi tak naprawdę decyduje o tym, jaką mamy relację, a nie to, czy mówimy do siebie po imieniu, czy, czy nie po imieniu. Mm, ale właśnie też o te relacje pytam, czy nie, jakieś takie to są, mobbingowe rzeczy się To, to u nas, to wiesz, to znowu, ja jestem pediatrą, pediatria to jest generalnie specjalizacja, która mimo wszystko gdzieś tam skupia ludzi, którzy mają dużą cierpliwość, otwartość i gdzieś tam takie ciepło, bo ktoś, kto taki nie jest, no to często po prostu nie da rady z dziećmi i się mm. zmęczy. Więc... Ja tego nigdy nie doświadczyłem w pracy. Zespół z, z kliniki, w której pracuję, jest jakby bardzo przyjazny, otwarty, ciepły i jakby ludzie, szef jest osobą taką bardzo wyrozumiałą, bardzo spokojną. Ja w życiu nie widziałem, żeby on podniósł głos przez całe życie. Jak pracuję to 6 lat go znam, nigdy nie podniósł głosu. Co więc nie, nie jestem może dobrym adresatem tego pytania, ale na pewno to się zdarza, jak pewnie wszędzie tak naprawdę. Myślę, że to nie jest tak, że jakby to, tak naprawdę to środowisko lekarskie jest takie bardzo inne. Pewnie to jest wszędzie y, trochę, tylko być może w innych branżach jest bardziej w białych rękawiczkach. Na przykład właśnie nie ma mówienia Panie doktorze, Pani doktor, tylko jest po imieniu. Yeah. I, i to też pewnie się zdarza, tylko po prostu no nie pewnie. mówi się o tym aż tak głośno, albo nie są to, jak powiemy, branża biurowa, w sensie, że wszyscy, którzy no pracują w... w, w ten... tak, tak, tak. A na pewno są takie historie. No są, są, oczywiście, moglibyśmy zrobić <grym> dużo odcinków na ten temat. Dobra, ostatnie pytanie. Kontrowersja znowu. Ile zarabia lekarz w szpitalu? No, generalnie w państwowych szpitalach jest tak, że jest minimalna stawka Jaką można zapłacić lekarzowi. I to jest w tej chwili, moim zdaniem, 6800 brutto, i to chyba teraz będzie podwyżka o 2000. Czyli tam powiedzmy 8 z hakiem brutto. I oczywiście szpitale, większość szpitali to szpitale publiczne, więc na pełnym etacie nie płacą innej niż stawkę minimalną. Ale na przykład w moim szpitalu jest tak, że szpital jest bardzo biedny, więc prawie wszyscy są na 0,6 etatu. Mimo, że pracują w zasadzie cały etat, w sensie, że nie wychodzą o tej porze, więc szpitale są na pewno zdecydowanie niedofinansowane. Oczywiście są inne możliwości zarobienia gdzieś tam w prywatnych właśnie przychodniach, mm. więc tam są zupełnie inne stawki. No ale e, ja jestem pewno teraz tego też ofiarą, bo właśnie jakby moja sytuacja zawodowa się e, powoli e, klar klaruje. No i no, nie, da się, nie da się bez pracy dodatkowej. <gry> utrzymać tak naprawdę. No, trzeba pracować więcej. To jest bardzo przykre, bo ja bym chciał pracować w szpitalu od 8 do 16 znaczy plus dyżury i nie musieć iść do drugiej pracy nigdy, a nie ma takiej opcji niestety w polskim szpitalnictwie. I znowu niestety tracą na tym pacjenci. Dopóki my jako społeczeństwo nie, nie zauważymy, że trzeba po prostu dać więcej pieniędzy na ochronę zdrowia, żeby ona była lepsza, to to się nie zmieni. No, i lekarze będą przemęczeni, zabiegani i będą biegać z pracy do pracy. Niestety też jest tak, że w tej chwili jest tak mało lekarzy, że jeżeli oni by zaczęli pracować na jednym etacie, czyli jakby, znam, przykład, taki lekarz zrezygnował z pracy w dodatkowej przychodni, no to po prostu by go tam nie było, więc jakiś pacjent by nie, do, nie dostał porady, której potrzebuje, więc. To jest jakiś taki zaklęty krąg, w którym nie możemy zmniejszyć pracy lekarzom, bo zabraknie lekarzy, więc jak im damy większe wynagrodzenie, więc nie możemy im też dać większego wynagrodzenia. Yy, a szkoda, yy, bo fajnie by było pracować na jednym etacie. To prawda. I tymi optymistycznymi słowami yy, zwłaszcza, że już druga lampa nam Panem zgasła. <noise> Jesus. tak. Muszę przemyśleć moje podejście do robienia podcastów. Niech, bo muszę przemyśleć to życie tych baterii. Dobra, nieważne. Bardzo dziękuję, doktor Stanisław Bogusławski. To był dźwięk domofonu. To nie był u Was w domu, to u mnie w domu. Spokojnie, bo wiem, że już kiedyś był dźwięk domofonu i słuchacze potem biegali u siebie po domu. To u mnie. Zostańcie tam, gdzie jesteście. Dziękuję bardzo, Staś. Bardzo Wam dziękuję, drodzy słuchacze i widzowie. Bardzo dziękuję. Super, było tutaj być. Dzięki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.